Niespodziewanie, znienacka, wiosna zaskoczyła nas z dnia na dzień. Już od czwartku praktycznie, drodzy Państwo, zaczęło się lato, bo temperatury w ciągu najbliższych dni sięgać będą zenitu i będzie naprawdę nam gorąco. Jakby nie było, poniedziałek już 1 maja i przy takiej pogodzie chętnie by się poszło na pochód 1 majowy, ale coś mi się zdaje, że komuniści chyba w tym roku zrezygnują z pochodu, no bo z pracą nie najlepiej, a więc nie ma czego świętować. A świętować możemy my tu w Polskim Radio i Telewizji, bo to przed Państwem 1030. wydanie tego niezależnego programu, w którym usłyszeć i zobaczyć można to, czego inni nie mają odwagi pokazać lub o tym mówić. A w dzisiejszym wydaniu magazyn tylko dla pań i tym razem o permanentnym makijażu mówi Jolanta Łukasik-Wachowska w rozmowie z dr Izabelą oraz wiele innych pozycji programu, oczywiście oprócz pozycji numer 69. A więc, let's go! Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do moich drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni, zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty. Lato, 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 echże ty. Od gorąca twych promieni zapłonęły liście drzew, od zieleni do czerwieni krąży lata senny lew. Mała chmurka nad jej czołem, mała łezka, słone smak. Pociemniało, poszarzało jesień, jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak? Jesień, 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 jak to tak? Białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź żyć. Ogrzej się na parę chwil. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Lato, 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 echże ty. Wiosna, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty. Wiosna, 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 echże ty. Jesień, 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 jak to tak. Jesień, jesień, jak to tak. Wiosna, 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 jak to tak. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Wiosna, 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 ach to ty. Która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj.
dzisiaj triumfujesz. Witaj maj, piękny maj, u Polaków dłoni raj. Witaj maj, piękny maj, u Polaków dłoni raj. W rąku szczepion polski wzniósł z powierzchni polskich władów. Zimna wolę znikły troski, nie ma w Polsce obcych panów. Jak każdego tygodnia w naszym programie celebrujemy urodziny naszych facebookowych przyjaciół i są nimi od 27, a więc od bodajże czwartku, Marek Olszewski, który miał swoje urodziny razem z panem Cezarym Kucharskim. Natomiast 28 Jolanta Piekarska, a Władek Jarząbek 30, natomiast 1 maja, czyli w Dzień Pracy, Elwira Zawadka i Marcin Śliwiński. Panie Marcinie, co się z panem dzieje? Zgubiłem z panem kontakt całkowicie. Natomiast 3 maja nasz przyjaciel Zbyszek Rozdzieński będzie miał swoje urodziny. Wszystkiego najlepszego, Zbyszku. Razem z panią Magdaleną Szwagrzyk, która również 3 maja będzie miała swoje urodziny, razem z panem Forysejem, Stanisławem Forysejem. 3 maja, przypominam państwu, jest Dzień Konstytucji, a więc będziemy świętować. I na pewno Damian Proczkowski, syn Andrzeja Proczkowskiego, również będzie świętował, ponieważ są to jego urodziny. Magda Pejser-Zamorska 2 maja, a dzisiaj dla solenizantów, dla państwa wyjątkowo, będzie śpiewał Adam Chrola, którego również już dawno nie widzieliśmy i nie słyszeliśmy i może czas najwyższy zaprosić go do nas jeszcze raz, bo wciąż mam w pamięci jego znakomite koncerty. Co wy na to? Napiszcie do nas, jeżeli chcielibyście Adama Chrola jeszcze raz zobaczyć, a teraz on sam śpiewa dla dzisiejszych solenizantów. Ta noc pożegna nas, zatańczmy razem jeszcze raz. Niech orkiestra zagra nam, poczujmy życia słodki smak. Niech muzyka zetrze szarość codziennych chwil. Pozwól się zaczarować, chcę prowadzić cię w tańcu tym, z tobą bawić się. Niech wiruje świat, niech muzyka gra dziś dla nas. Zatrzymajmy czas w tańcu ty i ja po słońca blask. Niech wiruje świat, niech muzyka ta dziś porwie nas. Jesteśmy natchnieniem, kocham cię szalenie, miła ma. Tańca rytm, a my zaczarowani w tańcu ty. Ty, cudowna jak ze snu, królową moją jesteś dziś. Niech muzyka w sercach naszych melodię gra, rozpali w nas wielką miłość. Chcę prowadzić cię w tańcu ty, z tobą bawić się. Niech wiruje świat, niech muzyka gra dziś dla nas. Zatrzymajmy czas w tańcu ty i ja po słońca blask. Niech wiruje świat, niech muzyka ta dziś porwie nas.
trzymajmy czas w tańcu, ty i ja, po słońca blask. Niech wiruje świat, niech muzyka ta dziś porwie nas. Jesteśmy natchnieniem, kocham cię szalenie, miła ma. Jesteśmy natchnieniem, kocham cię szalenie, miła ma. Miła informacja dla miłośników klubu Syrenka w Domu Polskim. Otóż dawno nie mieliśmy zabawy i wszystko na to wskazuje, że zbliża się kolejna zabawa. Otóż Polish Heritage Society, Towarzystwo Dziedzictwa Polskiego, zaprasza na 20 maja na Dzień Matki w klubie Syrenka. Początek godzina 7 wieczorem, bilety w cenie $40 do osoby, w tym włączony jest oczywiście kolacja, wstęp i zabawa przez całą noc. No i oczywiście dla każdej z pań matek będzie wręczona czerwona róża. Przypominam Państwu, 20 maja 7 wieczorem, a bilety można rezerwować tylko pod numerem 780-289-2879. Tak jak zawsze, zresztą wiecie Państwo, jak to najlepiej. Wówczas wiadomo, że macie miejsce zapewnione, zarezerwowane w miejscu, w którym dziś Wam się najbardziej podoba. 20 maja, 7 wieczorem, 780-289-2879. Proszę dzwonić i tekstować do mnie. Znana i renomowana restauracja Continental Treat przy Wide Ave w Edmonton otworzyła podwoje nowej lokacji w centrum miasta na skrzyżowaniu 96 ulicy i Jasper Avenue. Continental Treat Fine Bistro w swojej nowej i obszernej lokacji serwuje najznakomitsze potrawy kuchni europejskiej, przepyszne zupy, sznycle, zrazy zawijane i pierogi oraz bogaty repertuar światowej klasy win i arsenał europejskich i lokalnych browarów. Continental Treat przyjmuje zamówienia na specjalne okazje jak małe wesela, urodziny, chrzciny oraz spotkania rodzinne i biznesowe. Do rezerwacji proszę dzwonić na numer 780-758-0442 i prosić o Sylwestra Borówkę. Zapraszamy! Kąciku ogłoszeń. Mam dla Państwa kilka ogłoszeń. Bardzo proszę o uwagę i kawałek papieru i ołówka, żeby nie zapomnieć. Teatrzyk braci Grimm, o którym już od kilku tygodni Państwu mówię, bardzo interesująca impreza się szykuje, a autorami jej są uczniowie sobotniej szkoły imienia Henryka Sienkiewicza, którzy zapraszają na występ teatralny pod tytułem Kopciuszek. Po angielsku to jest Cinderella, właśnie ten kopciuszek, który przeniesie odbiorców do krainy baśni. Występ będzie miał miejsce tylko jeden raz w dniu 30 kwietnia, a więc po zabawie w Domu Polskim na Święcone możecie pozostać w Domu Polskim, bo w tej samej sali będzie właśnie miał występ następnego dnia 30 kwietnia w niedzielę o godzinie 3 po południu. Bilety wstępu w cenie $10 dorośli i $5 dzieci w wieku szkolnym. Maluchy poniżej wieku szkolnego, wstęp wolny. Bilety można nabyć w dniu występu w Domu Polskim. Najprawdopodobniej też będzie można je kupić jeszcze w piekarni Bałtyk oraz u rodziców małych aktorów albo dzwoniąc pod numer 587-937-0014. Serdecznie zapraszamy w imieniu dzieci z Teatrzyku Braci Grimm. Szykuje się bardzo fajna impreza, warto zobaczyć, bo dzieci włożyły naprawdę dużo pracy w to przedstawienie, a będzie ono miało bardzo profesjonalny charakter. Jeszcze jedno ogłoszenie. Towarzystwo Polskich Weteranów zaprasza na zabawę wiosenną w sali Towarzystwa Weteranów przy 9203 144 Ave w dniu 6 maja, początek godzina 18, a bilety wstępu w cenie $20 od osoby można zrezerwować dzwoniąc do pani Eli na numer 780-475-9366. Do tańca grać będzie zespół Progres.
Jeszcze jedno ogłoszenie zarządu Domu Polskiego, który poszukuje osoby na stanowisku kierownika Domu Polskiego. Wymagane kwalifikacje to doświadczenie w branży restauracyjnej lub hotelarskiej, doświadczenie w zarządzaniu, znajomość języka angielskiego i polskiego, a osoba pełniąca powyższe wymagania jest proszona o przesłanie resume na adres Polish Hall Board of Directors 10960 104 Street, Edmonton, Alberta, T5H2W6. I ostatnie ogłoszenie. Poszukiwany jest kontakt z panią Grażyną Traczykowską, urodzona w 1957 roku. Ostatnie miejsce zamieszkania, jak się udało ustalić, to właśnie Edmonton, a dokładnie Central Village przy 10707 117 Street. Nie mamy z nią kontaktu od ponad 7 lat, tak piszą osoby, które proszą o to ogłoszenie. Jest uczestnikiem spadku w Polsce i bardzo chcielibyśmy nawiązać z nią jakiś kontakt. Z góry dziękujemy za odpowiedź, a informacje proszę przekazać do Polskiego Radia na numer telefonu 780-289-2879. I tyle ogłoszeń w tym wydaniu kącika ogłoszeń Polskiego Radia Edmonton. And the land is dark in the moon. It's the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. Stand by me, stand by me. Oh, stand by me, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. W koncercie życzę nam dziś specjalne życzenia z okazji urodzin oczywiście dla pani Mariny Kadri Mediuk, która 29, a więc dokładnie dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Serdeczne życzenia urodzinowe przesyła kochający mąż Tadeusz. Tadeusz Mediuk to jest oczywiście nasz zielarz, który od czasu do czasu
wpada do naszego studia, żeby nam coś powiedzieć o ziołach i tym, co się dzieje w lesie. No ale ponieważ ostatnio pracuję bardzo daleko na północnym zachodzie w brytyjskiej Kolumbii i rzadko do nas zajeżdża, ale jak tylko przyjedzie, to znowuż nam będzie coś opowiadał, bo pewnie w lesie już coś się zaczyna dziać. A dzisiaj z okazji urodzin jego małżonki Mariny Kadry prosimy o piosenkę w wykonaniu Rocco Granta. A piosenka nosi tytuł Marina, Marina, Marina. Proszę, jak się dobrze złożyło, i to w 1962 roku Rocco Granata nagrał tę piosenkę, kiedy Marina jeszcze nawet nie była w planie, a jej rodzice w ogóle nie myśleli, że będą mieli dzieci. Wszystkiego najlepszego. Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amor. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor scocciò. Marina, 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 ti voglio più presto sposar. Marina, 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 ti voglio più presto sposar. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Ni stąd, ni zowąd, drodzy Państwo, weszła nowa ustawa o podatkach samochodowych, której to przeciwstawiła się Konfederacja. Posłuchajcie, co Konfederacja ma na ten temat do powiedzenia. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Dzisiaj jesteśmy przed Pałacem Prezydenckim, dlatego że apelujemy o weto. O weto do fatalnej ustawy o homologacji. W Sejmie Koalicja PiSu i Solidarnej Polski przepchnęła tę ustawę przy poparciu
całej klasy politycznej poza Konfederacją. W Senacie przyszło trochę otrzeźwienia, to znaczy centrolewicowa część opozycji zaproponowała poprawki, które zasugerowała branża autogazowa. Natomiast niestety po powrocie do Sejmu te poprawki zostały ponownie przez Koalicję PiSu i Solidarnej Polski odrzucone. To, co wydarzyło się, jest skandalem. Dlaczego, opowie za chwilę przedstawiciel branży. Natomiast, szanowni państwo, trzeba powiedzieć, że w tej chwili ta ustawa i los 3 milionów użytkowników autogazu, tysięcy pracowników tej branży autogazowej, warsztatów, firm, które produkują instalacje autogazowe, teraz jest właśnie w rękach pana prezydenta. Ta ustawa, ustawa homologacyjna, powinna zostać w całości odrzucona, radykalnie poprawiona, zmieniona i dopiero w ten sposób przyjęta. A dlaczego, o tym powie pan Sebastian Sare, przedstawiciel branży autogazowej. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Chciałem zacząć od odczytania listu otwartego do prezydenta. Szanowny panie prezydencie, zwracamy się do pana w imieniu kilkunastu tysięcy pracowników branży samochodowych instalacji gazowych oraz właścicieli i użytkowników ponad 3 milionów pojazdów zasilanych tym tanim i ekologicznym paliwem. Jest pan osobą, która niejednokrotnie, głośno i z podniesioną głową mówiła o dumie z Polski, o trosce o polską gospodarkę, miejsca pracy i godne warunki życia. Zwracamy się też do pana jako do prawnika, któremu bez wątpienia zależy na przejrzystości, prostocie i konstytucyjności nowo powstających przepisów prawa. Apelujemy o pomoc, ponieważ nad branżą polskich producentów i montażystów samochodowych instalacji gazowych oraz nad milionami użytkowników samochodów jeżdżących na gazie LPG zawisło niebezpieczeństwo wejścia w życie ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia. Nasza branża, śledząc uważnie powstające regulacje prawne jej dotyczące, już od niemal 2 lat alarmuje, że proponowane rozwiązania stwarzają bardzo niebezpieczne mechanizmy, które niejako w drodze zadziałania prawa wstecz z jednej strony realnie zagrażają unieruchomieniem wszystkich zasilanych gazem pojazdów poprzez wygaśnięcie z dnia na dzień ważności wydanych już wyciągów ze świadectw homologacji. Z drugiej zaś strony poprzez absurdalne przepisy stwarzają ryzyko popadnięcia całej branży w nieustającą pętlę wygaśnięć, zawieszeń, odnawiania i kontrolowania homologacji sposobu montażu instalacji gazowych w pojazdach. Ustawa ta również narzuca reżim bezinstancyjnych, arbitralnych kontroli i decyzji urzędniczych oraz, co szokujące, opłaty za przeprowadzane kontrole, którymi obciążać ma się kontrolowanych przedsiębiorców. W praktyce więc przeprowadzana przez ścieżkę legislacyjną ustawa, pomimo licznych monitów i zgłaszanych propozycji zmian, zamiast wzmacniać branżę, z której Polska słynie na cały świat, stanowi ścisłą technologiczną czołówkę i zajmuje rynek wart miliardy złotych, wzmacnia o 4 miejsca pracy organ państwowy, któremu nadaje uprawnienia nakładania niesprawiedliwych i nieproporcjonalnych sankcji, rodzących niedopuszczalne zjawiska odpowiedzialności zbiorowej, utraty praw nabytych, braku realnej możliwości obrony w postaci skutecznej możliwości zaskarżenia decyzji, a także tworzy mechanizmy korupcjogenne. Znajdujemy się w posiadaniu pisemnych opinii niekwestionowanych autorytetów prawniczych z tytułami profesorskimi, które w pełni potwierdzają zasadność naszych obaw, w tym obaw o zgodność ustawowych rozwiązań z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa została już przegłosowana przez Sejm, który zdecydował też o odrzuceniu senackich poprawek uwzględniających nasze postulaty. Do dopełnienia się tego koszmarnego dla nas scenariusza potrzebny jest już tylko prezydencki podpis, który, jak głęboko wierzymy, nie zostanie złożony bez zastrzeżeń. Panie prezydencie, w panu cała nasza nadzieja. Nadzieja zatrzymania tego prawa, prawa, które jest złe dla ludzi. Mamy nadzieję, że szkodliwe dla milionów Polaków i polskiego biznesu regulacje zostaną przez pana zatrzymane w ramach przysługujących panu prerogatyw. Gorąco wierzymy, że pochyli się pan nad wsparciem branży rozwijającej się nie tylko w granicach Polski, ale będącej również kapitalną wizytówką naszej przedsiębiorczości i innowacyjności na całym świecie, znajdującej się w 100% w rękach polskiego kapitału, jak też nad milionami Polaków wybierających LPG jako tańszą i ekologiczniejszą alternatywę dla tradycyjnych paliw. W panu nadzieja
by elementy kontrowersyjnych zapisów ustawy o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia znalazły się w Trybunale Konstytucyjnym. Prosimy o pomoc. Podpisani przedstawiciele branży i użytkownicy pojazdów z LPG. Proszę Państwa, jeżeli jeszcze można chwileczkę. Moi koledzy za chwileczkę rozdadzą Państwu materiały, w których zawiera się treść tego listu oraz kilka pięknych kwiatuszków, które w ramach tej ustawy zostały zawarte i bardzo źle wróżą przyszłości zarówno branży, jak i przede wszystkim ponad 3 milionów ludzi, którzy jeżdżą na gazie w Polsce. Problem polega na tym, że konstrukcja tej ustawy, choć zmieniona w stosunku do tego, jak wyglądała około 2 lata temu, w dalszym ciągu zawiera pochowane przepisy, które powodują, że niejako z automatu przy dowolnej zmianie rozporządzenia dotyczącego wydawania homologacji na instalacje gazowe, te już wydane z mocą wsteczną tracą ważność, a wraz z nimi wszystkie te samochody, które mają instalację gazową już zamontowaną, przestają być dopuszczone do ruchu. Zaczynają być nielegalnie poruszającymi się po ulicach pojazdami. W związku z tym rodzi to obowiązek po stronie właścicieli homologacji dokonania ich na nowo i oczywiście poniesienia wszystkich kosztów, a po stronie użytkowników rodzi konsekwencje, których w zasadzie do końca nie jesteśmy w stanie wyinterpretować, ale zapewne związanych również z kosztami. Oprócz tego, proszę Państwa, ustawa, jak Jan Pietrzak kiedyś mówił o PRL-u, to mówił o urzędnikach PRL-u kontrolerzy. Więc mamy chyba PRL bis, dlatego że promuje się kontrolerów. Cały czas w tej ustawie widzimy, że główną przesłanką tej ustawy, głównym celem tej ustawy jest uczynienie jakiegoś oberkontrolera z transportowego dozoru technicznego, nadania mu praw, od których nie można się nawet skutecznie odwołać, a w dodatku jeszcze kontrole, które transportowy dozór techniczny ma przeprowadzać, będą kontrolami, których koszty obciążą kontrolowanego. Wyobraźcie Państwo sobie sytuację, w której jesteście zatrzymywani na drodze przez policjanta, który sprawdza, czy macie trójkąt, apteczkę, gaśnicę, czy macie bieżniki w oponach w porządku, po czym mówi: tak, wszystko jest w porządku, to teraz 250 zł za moją pracę, za opłatę, proszę tutaj. Tak to mniej więcej zadziała. Więc proszę Państwa, z prawnego punktu widzenia ta ustawa jest po prostu knotem, straszliwym knotem i w imię stwierdzonego w takim dokumencie, który się nazywa oceną skutków regulacji, oceny, że ustawa pozytywnie przekłada się na rynek pracy, ponieważ stwarza dodatkowe 4 etaty w transportowym dozorze technicznym, w imię tego niszczy potencjalnie pracę dla kilkunastu tysięcy ludzi, którzy pracują w branży LPG i ich rodzin. I w zasadzie chyba z tym Państwa zostawię do dobrego przemyślenia. A do Pana Prezydenta, jeżeli to zobaczy, jeszcze raz bardzo chciałbym zaapelować. Panie Prezydencie, jeżeli nie weto, to przynajmniej Trybunał Konstytucyjny, temu trzeba się przyjrzeć. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Szanowni Państwo. Myślę, że to, co Pan powiedział na temat skutków i apelu do Prezydenta, wyczerpuje temat, ale żeby podsumować. To jest nowy podatek. To jest zagrożenie nowym podatkiem w wysokości 330 zł od arbitralnego wygaszania homologacji, które może nastąpić po tej ustawie w każdym momencie. To jest pierwsza rzecz. 3 miliony ludzi, a właściwie 3 miliony rodzin, bo to najczęściej są samochody, z których korzysta więcej niż jedna osoba, są tym zagrożone, są tym dotknięte. Po drugie, dyktatura transportowego dozoru technicznego. Dyktatura, która nie ma precedensu, tak, to jest w skutkach oceny regulacji. Jaki będzie miała wpływ regulacja? Wpływ pozytywny. W TDT powstaną nowe miejsca pracy. Czyli w urzędzie, który ma teraz bez żadnych ograniczeń kontrolować i ma zarabiać na tych kontrolach, niezależnie od tego, czy zasadnych, czy niezasadnych, kontrolach, które coś wniosą, czy nie wniosą, ma zarabiać i ma stanowić główne źródło utrzymania kontrolerów ta ustawa. Zostanie odnotowany pozytywny wpływ na rynek pracy, bo powstaną tam nowe miejsca pracy. To są oceny skutków regulacji. To jest na poważnie wpisane do tej ustawy, Szanowni Państwo.
To jest niebywały skandal, żeby w ten sposób formatować instytucje publiczne. To jest niebywały skandal, żeby w ten sposób obchodzić się z poważną branżą gospodarczą w Polsce. I to jest niebywały skandal, żeby w ten sposób obchodzić się z 3 milionami użytkowników na samochodów na gaz. To jest absurd i dlatego jako Konfederacja od początku byliśmy przeciwko tej ustawie i dzisiaj ponownie apelujemy do prezydenta Andrzeja Dudy o weto. Apelujemy, żeby się temu sprzeciwił, bo przepisy są potrzebne, ale trzeba je napisać dobrze, a nie promować takie dziadostwo prawno-polityczne. Czy mają Państwo jakieś pytania? Dziękujemy bardzo za uwagę i apelujemy o to, żeby tę konferencję i ten nasz przekaz udostępniać, żeby on trafił do 3 milionów użytkowników samochodów na LPG w Polsce. Dlatego, że to oni przede wszystkim powinni być dzisiaj zainteresowani tym, żeby było to paliwo tanie, żeby homologacje były dostępne, żeby prawo było pewne, a nie żeby teraz każdy warsztat w całej Polsce musiał drżeć na myśl o tym, że wchodzi nowa, bezsensowna ustawa. Dziękuję bardzo. W minionym tygodniu, drodzy Państwo, minęła 80. rocznica powstania w warszawskim getcie. Posłuchajcie, co ma do powiedzenia na ten temat Patryk Jaki. Bardzo interesująca wypowiedź. Uważnie słuchajcie, co się dzieje. W 80. rocznicę powstania w warszawskim getcie, kiedy oczy całego świata są zwrócone na Polskę, edukując i przypominając, kto był zły, a kto dobry, TVN zaprosił w najlepszym czasie antenowym Barbarę Engelking, która mówiła tak. Ludzie wychodząc z kościoła i śpiewając Alleluja, szli pod mury getta, żeby zobaczyć, jak płoną domy. Najczęściej słychać było wtedy na ulicy Warszawskiej, że Żydki się palą. Żydki się palą, Żydki się smażą, pluskwy się palą. A kim jest pani Engelking? To znany Polakożerca. Robiła karierę na kłamstwach wobec Polaków i oskarżaniu ich na całym świecie o Holokaust. W jej najsłynniejszej książce, Dalej jest noc, eksperci wyliczyli ogromną ilość błędów i manipulacji. Pokażmy to na przykładzie. Profesor Engelking pomówiła Edwarda Malinowskiego, że jest winny śmierci kilkudziesięciu Żydów. Oparła się na oskarżeniu, że denuncjował Żydów, ukrywając ich w leśnym bunkrze. Opisała to na podstawie akt, które dalej mówią, że właśnie w tym procesie sami Żydzi z tej wsi stanęli w jego obronie i wskazywali prawdziwego denuncjatora. Został uniewinniony, bo tak naprawdę Żydów ratował. Profesor Engelking, mając te akta, opisała tylko pomówienie, a nie zakończenie procesu. Taka jest cała metodologia ich pracy. Twierdzili na przykład, że Polacy wymordowali 200 tysięcy Żydów. Potem się okazało, że to liczba z artykułu bez wiarygodnego źródła i dowodów. W tej książce zresztą, jak wskazuje IPN, współautor profesor Grabowski użył terminu morderca, mordercy Żydów wobec Niemców 2 razy, a wobec Polaków 9-krotnie. A jaka jest prawda o Polakach w czasie wojny i Żydach? Żydzi w Polsce znaleźli swój dom, bo byli prześladowani na całym świecie. Tylko Polacy okazywali im pomoc i traktowali jak równych obywateli. Kiedy Niemcy zaatakowali Polskę, Związek Rabinów wydał taką odezwę. Zacytuję. Bracia w Izraelu, obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, odwieczny wróg napadł w niecny, nikczemny sposób na naszą, tak gorąco przez nas umiłowaną ojczyznę, Polskę. My Żydzi, dzieci tej ziemi, stańmy wszyscy w karnym ordunku, zwarci i opanowani na wezwanie pana prezydenta Rzeczpospolitej i naczelnego wodza, aby bronić naszej ukochanej ojczyzny, Polski. I co? A Polacy bronili ich. Najwięcej sprawiedliwych wśród narodów świata, czyli nagrody dla osób ratujących Żydów, jest wśród Polaków. A do obrażanych warszawiaków, którzy według profesor Engelking mieli się cieszyć, że cytuję, Żydki się palą, to oddajmy głos wiarygodnej osobie, samemu Markowi Edelmanowi, jednemu z przywódców powstania w getcie, który widział to tak, cytuję. Niech pan sobie wyobrazi, że 12 tysięcy Żydów przeżyło w Warszawie do powstania warszawskiego. Żeby 12 tysięcy Żydów przeżyło, musiało w to być zaangażowane co najmniej 100 tysięcy osób. Warszawa liczyła wtedy 700 tysięcy osób, więc co siódmy Polak był zaangażowany. To bardzo duży procent. Myślę, że drugiego takiego miasta w Europie nie ma. Zwłaszcza, że tutaj były najostrzejsze kary. W
Więc jak ktoś tylko ogląda TVN, to może mieć wrażenie, że Polacy głównie Żydów zabijali lub cieszyli się, że zacytuję jeszcze raz profesor Engelking, że Żydki się palą. Więc TVN, stacja stworzona przez agenta podporządkowanej Rosji bezpieki, wiedziała co robi i celowo zaprosiła Polakożercę, ważny dla naszej historii dzień, aby po raz kolejny w Polakach wzbudzić poczucie wstydu, poczucie niszczości i kompleksy. A po co to robią? To podkład pod zwycięstwo opozycji, która również myśli, że bez Niemców Polska nie da rady. Bo do niczego sama się nie nadaje, bo Polacy to podli ludzie z podłą historią. Trzeba się więc podporządkować ludziom o lepszej historii i kulturze. Więc wyciągnij z tego wnioski. Wyłącz tą podłą stację, która chce niszczyć wszystko, z czego powinniśmy być dumni. Stitchers Tailor Shop to nasz lokalny i jedyny w swoim rodzaju zakład krawiecki, który specjalizuje się w przeróbkach sukien ślubnych, wieczorowych oraz na bale maturalne, które dopasowuje do perfekcji ku radości swoich klientów. Stitchers Tailor Shop oprócz generalnych usług krawieckich wykonuje naprawy i przeróbki wyrobów skórzanych i zamszowych oraz wykonuje małe usługi tapicerskie. W Stitchers Tailor Shop można zlecić pranie chemiczne oraz zamówić garderobę damską z Europy. Minęło już 4 lata od otwarcia tego zakładu i pani Jadzia dziękuję za wsparcie i zaprasza na kawę do wygodnie usytuowanego zakładu tuż obok sklepów Bałtyk w Edmonton. Stitchers Tailor Shop. Serdecznie w kolejnym odcinku naszego cyklu Tylko dla Pani. Naszym gościem jest kosmetolog pani Jolanta Łukasik-Wachowska. Witam serdecznie. Witam. Pani Jolanta, o czym możemy dzisiaj porozmawiać? Kolejny temat, który chciałabym zaproponować, to temat dotyczący makijażu permanentnego. Wow, to będzie wspaniały temat, a szczególnie dlatego, że ja mam na przykład permanentnie wykonane brwi. I jestem z nich bardzo zadowolona. Może być pani zadowolona i dumna, Iza, ponieważ rzeczywiście jest wykonany, widzę, przez profesjonalistkę. Teraz, kiedy rozmawiamy o pielęgnacji twarzy, skóry, ciała, włosów na wiosnę, chciałabym właśnie poruszyć ten temat dotyczący makijażu, który pozwoli nam korzystać z pełnej palety pięknych kolorów na naszej twarzy. Również latem. Jest to bardzo wygodna forma, bardzo wygodna propozycja dla osób, które lubią wyjeżdżać na wakacje, lubią się kąpać w morzu, korzystać właśnie z kąpieli słonecznych, nie obawiając się o to, jak wyglądamy, ponieważ makijaż, który będzie nam towarzyszył przez całe lato, nawet przez kilka miesięcy, będzie makijażem trwałym. Nie zmyje nam tego makijażu woda w morzu, w jeziorze, w rzekach. Nie zniekształci nam tego makijażu również ciepłe słońce, wysoka temperatura. Wspomniałaś o kilku miesiącach. Czy to nie jest kilka lat? To w zależności od tego, czego sobie zażyczymy u specjalisty. Możemy wykonać makijaż permanentny na kilka sposobów. Może być to makijaż permanentny tylko, który podkreśli nam barwę na przykład naszych brwi lub kontur oka. Makijaż wykonany bardzo delikatnie, w bardzo powierzchownych warstwach naskórka, będzie utrzymywał się kilka miesięcy. Makijaż wykonany nieco głębiej, i tu jest ten makijaż uzależniony od rodzaju igły, jakby skupienia barwnika, który wprowadzamy w głąb skóry, będzie nam rzeczywiście towarzyszył kilka lat. A to nie jest bardziej niebezpieczne? Nie, ponieważ robimy na przykład sobie tatuaż, który nam towarzyszy przez całe życie. No ale części partie twarzy są bardziej uwrażliwione. Uwrażliwione to jedno, a przede wszystkim powinniśmy brać pod uwagę zmieniającą się jakby tendencję w makijażu, zmieniającą się modę, zmieniają się również nasze rysy twarzy wraz z wiekiem, tak? Więc to, co dzisiaj będzie nam pasowało, będzie nam odpowiadało, niekoniecznie będzie się nam podobało, kiedy będziemy miały lat 20,
30 więcej, lat później, na przykład. To, co pasuje młodej dziewczynie, makijaż, z którego korzysta na co dzień, który jest intensywniejszy, bardziej wyciągnięty, kolory bardziej nasycone, które młodej osobie bardzo pasują i są dla niej do twarzy, niekoniecznie będzie służyło osobie, kobiecie dojrzalszej. Natomiast jeżeli chodzi o delikatność skóry, zdecydowanie mamy inną grubość skóry w okolicy oka, ust, brwi, czy ciała, jeżeli mówimy o tatuażu. Niemniej jednak makijaż permanentny, podobnie jak tatuaż, może być bardziej trwały, bardziej permanentny lub mniej permanentny. Brwi możemy wykonać, poprosić o wykonanie w płytszych warstwach naskórka, ponieważ dzisiaj chcemy, aby te brwi były grubsze, w ciemniejszym kolorze. Natomiast za kilka lat, kiedy ten kolor będzie ulegał rozjaśnieniu, możemy sobie ten makijaż permanentny poprawić lub w ogóle zmienić kształt brwi. Możemy zmienić. Jak najbardziej. Dlatego zawsze proponuję paniom wybór koloru, przede wszystkim jeżeli chodzi o usta, delikatniejszego, bardziej neutralnego, bo z czasem możemy go sobie pogłębić. Niemniej jednak w momencie, kiedy wykonamy ten makijaż w bardzo głębokich strukturach naskórka, bardzo intensywnym kolorem, natężeniem barwy, będzie to trudne do usunięcia czy do zmiany. Czy to pozostaje przez kilka lat, czy on może na całe życie pewne elementy, pewne barwniki? Jest to uzależnione na pewno od barwnika, ale przede wszystkim jednak od głębokości wprowadzenia igły. Makijaż permanentny powinien być permanentnym przez 2-3 lata. Natomiast w głębiej wykonany już jest bardziej tatuażem. I tutaj tatuaże również są wykonywane jakby w formie makijażu permanentnego, na przykład u osób, które straciły brwi na stałe. Tak jak wspomniałyśmy przy poprzednich odcinkach, cały czas również mierzymy się z tym, że po przejściu niektórych chorób, form farmakologicznych czy naświetlania, niestety ten włos już nigdy nam nie odrośnie. Dlatego tutaj u osób, które potrzebują, żeby ten barwnik był dłużej zachowany na skórze, musi być wprowadzony głębiej. Do tego celu używamy też innego rodzaju igły, która w inny sposób wprowadza barwnik na cienką warstwę naskórka, płytką warstwę naskórka lub ta igła, która wprowadza ten barwnik głęboko, na przykład wtedy, kiedy mówimy o tatuażu. Pamiętajmy, że tatuaż jest nie tylko rysunkiem, który nam ubarwia, urozmaica naszą skórę. Tatuaż również wykorzystywany jest w formie, powiedzmy, makijażu permanentnego, na przykład przy deformacjach skóry. Po przebytych chorobach, po przebytych operacjach, często makijażem permanentnym rekonstruujemy na przykład sutek, którego jest brak po wycięciu. Nie mówię tu o całkowitej mastektomii, mówię o naruszeniu struktury skóry, bądź blizny możemy przykryć lub po prostu narysować, narysować jakby zupełnie inną formę w naskórku, która nam zatuszuje w pewnym stopniu defekty, urazy, właśnie blizny. Świetnie. A jeżeli chodzi o kolory, na przykład moja kosmetyczka zaproponowała mi wykonanie linii na mojej górnej powiece kolorem czarnym albo niebieskim. Czy jest to możliwe, żeby dostać niebieski kolor? I jak permanent to jest? Na jak długo to starcza? Ponieważ inna osoba, jedna z towarzystwa moich koleżanek, wspomniała, że wyrobiła sobie taki zabieg kilka lat temu w Stanach Zjednoczonych i była bardzo niezadowolona z wyniku, dlatego że ten efekt nie był taki mocny, jaki oczekiwała, to znaczy ten kolor był bardzo wybielony, to nie był mocno niebieski kolor, a po drugie, to był bardzo, bardzo bolesny zabieg. Chciałabym zwrócić uwagę na to, że makijaż permanentny, powinniśmy właściwie mieć stosunek do makijażu permanentnego jako do pewnego rodzaju szablonu, do pewnego rodzaju podkładu pod makijaż. Nie powinniśmy traktować makijażu permanentnego jako efekt finalny, końcowy, który ma być zachowany przez wiele lat w niezmienionej postaci, ponieważ tak nigdy nie będzie. Dlatego, że nasza skóra złuszcza się,
pracuje cały czas. Zresztą widzimy to często po tatuażu, który wykonany jest nawet barwnikiem czarnym. Po kilku latach zmienia się w stronę na przykład zieleni lub koloru niebieskiego. Zalecam paniom stosowanie makijażu permanentnego i traktowanie makijażu permanentnego jako podkreślenia naszej urody, wzmocnienia barwnika, na przykład czerwieni ust, konturu powiedzmy brwi, konturu oka. Natomiast jest to, powinien być to traktowany zabieg jako makijaż taki na co dzień, naturel. Dopiero potem, kiedy chcesz wyjść na zewnątrz z makijażem wieczorowym, z makijażem bankietowym, wykonujesz swój własny makijaż. To jest tylko podwalina, to jest tylko kontur, to jest tylko rys. Ponieważ w momencie, kiedy wykonamy ten makijaż w zdecydowanych odcieniach, w silnych barwach, pamiętaj, że może przyjść dzień, kiedy niekoniecznie będziesz chciała mieć usta w kolorze purpury. Niekoniecznie będziesz chciała mieć kocie oko wyciągnięte mocno niebieską bądź czerwoną, bądź przepraszam, zieloną kredką lub czarną, prawda? Niekoniecznie chcemy mieć na co dzień, zwłaszcza na przykład latem, mocno ciemne brwi. Makijaż permanentny jest tylko fundamentem do makijażu, których wykonujemy na co dzień. Dlatego koleżanka, która jest niezadowolona z intensywności tego makijażu, powinna wziąć to pod uwagę, że ten makijaż zawsze może sobie poprawić, może sobie dodać, może kosmetyką, całą paletą barw zmienić odcień. Dziś jest w pięknej sukience zielonej i zielona kredka będzie jak najbardziej pasowała, podkreślała jej oko, jej kolor, powiedzmy, ubrania, tak, toalety. Natomiast kiedy wystąpi w kolorze błękitnym, ta zieleń może już jej kolidować, może jej przeszkadzać. Wtedy będzie bardzo niezadowolona, że ten makijaż został wykonany aż tak głęboko, aż tak intensywnie, ponieważ kosmetyką, powiedzmy, kolorową, paletą barw dostępną w sklepach kosmetycznych, nie będzie mogła stłumić tego koloru, nie będzie mogła go złamać, nie będzie mogła wyblendować w odpowiedni sposób, tak żeby czuć się dobrze w zupełnie innej tonacji barw. Tak. Makijaż permanentny jest tylko i powinien być tylko i wyłącznie fundamentem po to, aby kiedy wstajemy rano z łóżka, kiedy wychodzimy z basenu, kiedy wychodzimy na plażę, odrobina tego makijażu podkreślała naszą urodę, ale żeby to nie był tak, żeby to nie był sposób przekoloryzowany, zbyt wyjęty z rzeczywistości, bo wtedy jest sztuczny, klakierowaty, klaunowaty, nienaturalny, po prostu niedostosowany. Może być z czasem do ubrania, do koloru, do aury nas otaczającej. Wiosna, lato, jesień, zima, mamy inną potrzebę barw, inne barwy stosujemy przy kolorze ubrań, również inne kolory są nam potrzebne. Więc ja uważam, że makijaż permanentny jest tylko i wyłącznie fundamentem naszego makijażu dziennego. Dziennego, nawet dziennego, tak. Nawet nie wieczorowego. Tak. Nawet nie tego bankietowego czy wyjściowego, jak mówisz, ale na co dzień. Tak. Na co dzień. Ponieważ inaczej chcemy wyglądać, tak jak mówię, o poranku, a inaczej, inaczej po południu, a inaczej wieczorem. W momencie, kiedy będziesz miała przez całą dobę, 24 godziny na dobę, mocno czerwone usta, mocno czarne brwi, mocno zarysowane na niebiesko lub zielono lub nawet czarno oko, nie będziesz czuła się swobodnie, nie będziesz czuła się naturalnie, nie będzie taka osoba wyglądać naturalnie, na przykład wychodząc właśnie na plażę. Świetnie. Ja myślę, że już wykończyłyśmy ten temat. Dziękuję jeszcze raz za wspaniały program, za wspaniałą dyskusję czy poradę dla naszych słuchaczek, myślę, ale również jakaś tam część mężczyzn jest również zainteresowana tym tematem. Dziękuję jeszcze raz i do przyszłego odcinka naszego. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nas Turcje na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiołu przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto.
siódmą górą, za siódmą rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kredką. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całe. Zapraszam do wysłuchania przeglądu wydarzeń minionego tygodnia. Idzie majówka, wiosna w pełni, ale walka o wolność słowa i niezależność mediów trwa cały czas. Ludzie PiS bronią swoich przed prasową krytyką. 80 tysięcy złotych kary dla Radia Tok to za krytykę podręcznika do HIT, czyli wprowadzanego przez ministra Czarka przedmiotu Historia i teraźniejszość. HIT. Podręcznik wielokrotnie analizowano już jako prawicową propagandę, ale ukarany został Tok FM. Tak powiedzieli. Czyta się to tak jak podręcznik. Przepraszam za to porównanie, ale podręcznik dla Hitlerjugend. Chwilami, ale nie wszędzie. Powiedział dziennikarz tej stacji Piotr Maślak w audycji Pierwsze śniadanie w Toku. Za obrazę profesora Roszkowskiego i ofiary II wojny światowej, w tym Żydów, uznał szef Krajowej Rady Radiofonii, czyli Maciej Świrski, były doradca ministra Glińskiego i były prezes założonej przez ludzi PiS Polskiej Fundacji Narodowej. Eksperci uważają działanie Świrskiego za akt cenzury. Prawo, na które się powołał, mogłoby być wykorzystane nawet do odebrania TOK FM koncesji. Radio TOK FM należy do Agory, wydawcy Gazety Wyborczej. Radio może złożyć odwołanie do sądu. W sądzie z Jackiem Kurskim natomiast wygrała wczoraj Agnieszka Kublik, dziennikarka zajmująca się TVP. Były prezes Telewizji Narodowej chciał skazania jej za zniesławienie na podstawie artykułu 212 kodeksu karnego. Kublik napisała komentarz, za co Kaczyński może cenić Kurskiego, bo staje przed sądem i kłamie w żywe oczy. Sąd uznał, że dziennikarka prawdziwie przytoczyła fakty dotyczące osoby publicznej i je krytycznie oceniła, do czego miała prawo. Faktem jest więc, że Kurski kłamie. A czy kłamie Rosja w sprawie gazociągu Nord Stream? Pod koniec września ubiegłego roku bałtycki rurociąg został wysadzony w powietrze. Putin oskarżył o sabotaż Anglosasów, czyli Amerykanów i Brytyjczyków. Za tym musiało stać bardzo silne państwo, mówił z kolei niedawno rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Tymczasem niewykluczone, że to silne państwo to ta sama Rosja. Duński dziennik Dagblad informował, że duński dziennik Dagblad Information podał dziś, że duński patrol natrafił przed eksplozjami w okolicy Nord Streamu na rosyjski okręt do zadań specjalnych i operacji podwodnych. Informację tę potwierdziła też norweska marynarka wojenna. Z kolei w Stanach Zjednoczonych przeciwko wprowadzonemu przez prawicę antyaborcyjnemu prawu buntuje się nawet prawica. A właściwie prawicowe polityczki, republikanki zasiadające w senatach stanowych. W Karolinie Południowej ustawę pogrążyły głosy aż trzech republikanek. W Nebrasce za ustawą nie zagłosował 80-letni senator republikański, mężczyzna. Czy możemy wyobrazić sobie taki bunt polityczek PiS-u w Polsce? Raczej nie. Donald Tusk, proszę Państwa, niczym Harrison Ford w filmie Ścigany. Szef PO sam widzi siebie w tej roli, bo PiS oficjalnie otworzył sezon polowania na Tuska. Z jednej strony prokuratura wszczęła przeciwko niemu śledztwo w związku z oskarżeniem o to, że gdy był premierem, znacząco ograniczył import węgla z Rosji. Z drugiej
PiS chce powołać komisję, która ma ustalić, którzy urzędnicy działali pod rosyjskim wpływem, żeby móc na 10 lat pozbawić ich możliwości pełnienia funkcji publicznych. Według polityków PO to Wunderwaffe wycelowała w stronę Donalda Tuska. PiSowscy mistrzowie czarnego PR-u dopiero się rozgrzewają. Do dyspozycji mają pieniądze, funkcjonariuszy medialnych w publicznych i orlenowskich mediach, ministra Ziobry i Pegasusa, biorąc pod uwagę całą machinę polityczną i propagandową, jaką zaprzęga do kampanii wyborczej PiS, to próba dobrania im władzy przez PO będzie jak walka Dawida z Goliatem. Ale także w przypadku tej biblijnej opowieści pamiętamy jej zakończenie. I tyle bieżących informacji z minionego tygodnia. Pachnie alkoholem. Czy piłeś? Nie piłem. Nie piłeś. Co o! Tym pachnie? No a po co się sanitarnie odkażasz? Przecież no, wiadomo, że COVID-u tutaj nigdy w tym studiu nie było i nie będzie. A przynajmniej tak długo, jak ja jestem. Z takim nazwiskiem jak twoje, to COVID-u nie powinno być. Absolutnie, absolutnie. Witam cię serdecznie, może ciasteczko? Chętnie. A może lepiej nie, bo będziesz później ciąciał. Okej, to może później. Może później. Ciasteczka, piękne ciasteczka upiekła Henia, małżonka z świętej pamięci Stanisława. Tak, Henia powoli wraca do równowagi psychicznej. Zaczęła już piec, co jest dobrym znakiem. Heniu, dziękujemy ci serdecznie za ciasteczka. Zaraz po naszym programie razem z Jerrym sobie je skonsumujemy. Tak, no a propos już, jak jesteś przy Henii i Stanisławie naszym, wczoraj była rocznica śmierci mojego zięcia ojca, więc pojechaliśmy na cmentarz, no i później do domu na obiad, na kolację. Na gorzałkę. Nie, na gorzałkę. No ale po jednym wypiliśmy. No, czy ja myślę, przecież w końcu, że nikt wam nie zabrania. Nie? No właśnie, no właśnie. Także no, nie wiem tylko, co ma Stanisław wspólnego ze śmiercią no, twojego. Rocznica. No do rocznicy Stanisława. No ale już jesteśmy przy tym. Pogoda, niesamowita pogoda. O, lato. No, lato. Wiesz, ten skok między wiosną a latem jest tak gwałtowny, że czasami zajmuje tylko 24 godziny. Jeszcze dwa dni temu mieliśmy taką lekko wiosenną pogodę, a już jutro będzie lato, w niedzielę, wtorek 27 stopni. 30 tak w środę było. Wczoraj jechałem samochodem i widziałem, że pola golfowe są otwarte. To jest rzadkość, się zdarza w kwietniu u nas, że pola golfowe były otwarte. No właśnie. No, kwiecień, plecień, poprzewata, ale to już... No, w maju to było. No właśnie. No ale pogoda jest niesamowita. Toronto miała taką pogodę. Jak to było? W styczniu konie, w lutym słonie, w marcu koty, w kwietniu psy, a w maju my. No nie my akurat. Nie. No nie. No, ale nie wiadomo, wiesz, w dzisiejszych czasach to się tak wszystko... Nieważne jest płeć, ważne są uczucia. Uczucie, tak. No, ale nie jesteś w moim typie. A jak to nie? Przepraszam bardzo. Co złego ze mną? To jakbyś miał już być, to kim byś chciał być? Mężczyzną czy kobietą? Zawsze mężczyzną. Ja też. Zawsze mężczyzną. Kobiety mają do nas pretensje, że one muszą nosić nasze nazwisko, tak. Co nam się podoba, bo jeżeli chcesz być moją żoną, będziesz nosiła moje nazwisko. To nie, jeszcze to nie, jedyne, co nam pozostało z tej power of the man. Twoja chyba żona zachowała to nazwisko, nie? Tak. Swoje zachowała. Swoje zachowała. Czyli ma swoje i twoje. Ale ja nie przyjęłem jej nazwiska. No cóż, no... Ludzie dzwonią, ludzie wysyłają wiadomości, SMS-y, tak. My zadajemy pytanie, my, słuchajcie, czy ty jesteś nadal w biznesie? Powiedzmy, że właśnie to samo podróżujesz. Miałem wczoraj, ktoś mnie zapytał, czy Jerry jeszcze sprzedaje coś? Ja mówię, on sprzedaje, ale takie rzeczy od 5 milionów w górę. No niekoniecznie. Jak zarobić, to raz, a dobrze. Tak, później no, to prawda. No ale też pytania są, no dobrze, no ale, ale ile bierzesz? No ile to kosztuje? Ja mówię, no to jest standard. Właśnie, wytłumacz, bo
Ja czasami się sam zastanawiam, ile taki realtor i na jakiej zasadzie on miał swój udział w tym. Wytłumacz, czy jeżeli na przykład sprzedaje dom, który został wystawiony przez innego realtora, tak. Jaki procent ty masz już, z tego? Już wytłumaczę. No właśnie, słuchamy. Na ogół jest tak, że pierwsze 100 tysięcy jest 7%. Czyli jak masz 100 tysięcy... Bez względu na to, kto wystawił ten dom, tak? No, jak robimy listing, to jest 7... Ja mówię o tym, ktoś inny zrobił listing, zaraz, a ty go zaraz sprzedałeś. To wytłumaczę. Aha. Jak robimy listing, czy ja, czy ktoś inny, to pierwsze 100 tysięcy jest 7%. A balans, czyli jak dom kosztuje, załóżmy, 300 tysięcy, no to pierwsze 100 tysięcy jest 7 tysięcy, 7%. Aha. A następne 200 i 300 jest po 3%, czyli jest 6 tysięcy. Czyli wychodzi około 13 tysięcy. Za 300-tysięczny tak. dom. Tak. Ale już takich dzisiaj prawie to nie ma. Nie? I my albo ktoś inny oferuje połowę, czyli jest 3,5 i 1,5. Czyli zadałeś mi pytanie, jak ktoś wystawi, ile ja aha, wystaję. Czyli masz połowę z tego, tak. Co gdybyś sam wystawił. Tak. Czyli połowa od 7%, czyli dostajesz 3,5. Jeżeli na przykład jest 5 milionów, to jak ty naliczasz? A to jest... To jest już trochę inaczej. Jak właśnie. Jest 5 milionów... Bo wszyscy są ciekawi, ile ty za... Bo ty mówisz zawsze, że wystawia, sprzedajesz takie drogi. I państwo dzwonią, no ile ten Jerry zarabia tak naprawdę? Tak. 5 milionów. I 5 milionów, czy to jest dom, czy jest... Na podstawie commercial. Commercial jest 3%. Od całości. Od finałowej sumy. I my wtedy dajemy, czy ktoś daje nam połowę, 1,5%. Jeżeli ktoś wystawia. Tak. Aha, no, czyli jeżeli ty wystawiłeś, to masz 3%. Tak, no ale jak w życiu jest... 5 milionów, 3%, 150 tysięcy. No tak. No, łatwy rachunek. Anything in life is negotiable. Ale się nie ma co dziwić, że on sobie co chwilę wyjeżdża albo do Meksyku, albo na Hawaja, albo do Kolumbii, albo gdzieś. No sprzeda tak. Jeden dom w roku i ma zadowolony. No, czasami trzeba więcej, 2-3. Najlepiej. No ale jak powiedziałem wcześniej, commercial is negotiable, czyli można negocjować, no ale... ale... Na przykład ja wystawiam dom i mówię, ok, ale ja się nie zgadzam na 7%, ja ci dam 4%. Weźmiesz? No, weźmiesz, potargujesz, tak. No więc to, tu zachodzi pytanie, czy dajemy komuś upust, czyli komuś dajemy dyskont? Tak, jeżeli ktoś kupuje i sprzedaje z nami nie pierwszy dom, no to dajemy mu dyskont z deweloperem na przykład. No to deweloper płaci na ogół 3%. Płaci. No dobrze, ale jeszcze teraz, ty reprezentujesz firmę Remax. Tak. Co z tego Remax ma? Co z tego Remax ma? Zależy na jakim planie jesteś. Aha, powiedziałbym, czyli ty wchodząc do Remaxu musisz wybrać plan tak. Który ci pasuje. 80% powiedziałbym agentów, którzy sprzedają coś, to oni mają 100% plan. Czyli dostałem 100%, no ale trzeba do Remaxu płacić fee, mniej więcej 1800-2000 na miesiąc. Czy sprzedaż, czy nie sprzedaż. Jest to uzgodniona ta suma na początku, czy też jest to procentem jak od czegoś? Jak podpisujesz kontrakt, nie. Aha, czyli $2000 na miesiąc haraczu trzeba zapłacić do Remaxu bez względu na to, czy sprzedasz. A jak sprzedasz, to jeszcze coś? Nie, już nie. Ale jak zaczynają ludzie nowi, no to Remax oferuje na przykład 50-50, 50%, ale wtedy nie płacisz za nic, nie płacisz za biuro, nie płacisz za inne fees, Remax to pokrywa. Ale też w kontrakcie jest napisane, że jeżeli sprzedasz niż, załóżmy, więcej niż 50 tysięcy w roku, to jest prawie nic, no tak. Mamy na myśli commission, to wtedy ci Remax podniesie na 60%, dostaniesz a Remax 40 albo 70 albo 80. No są też tacy, którzy na przykład nie lubią płacić za biuro. Nie lubią płacić za biuro, bo biuro kosztuje mniej więcej $600, 650 na miesiąc. No to znaczy, wtedy... co to jest biuro? Jest to biurko w pomieszczeniu, czy też osobny pokój? No, biuro to jest to, że masz sekretarkę, answering service, masz aha. Tak zwany biuro, czyli masz pokój swój, masz swój pokój,
No i wtedy płacisz co miesiąc 600-650 dolarów. To nie są wielkie pieniądze, ale przynajmniej masz gdzie na przykład spotkać się z klientem, a sekretarka, która numer telefonu, który podajesz w ogłoszeniu, dzwoni do niej, a ona mówi chwileczkę, zaraz zobaczę, tak, gdzie jest Jerry. A no patrz, Jerry tak jest w Meksyku. Nie, tego się nie mówi, gdzie nie się jest. I, no i pejdziuje mnie i wtedy odpowiadam, albo tak zwane redirecting tego telefonu, czyli forwarding do mnie na mój telefon. Aha, aha. Jak ktoś dzwoni do biura, ona przyciśnie guzik i od razu dzwoni do mnie. Czyli do to nie są wielkie koszty mieć takie biuro. Nie są, ale jeżeli biura tego nie chcesz mieć, aha, to jest tak zwany home office, no ale nadal płacisz około $500, 455 za serwis. Za serwis, tak. Czyli za wciąż, to, aha. Czyli za to, że używasz, komputery, że używasz biuro, tak zwane ballpin. Słuchaj, ja ci mogę wynająć za 700 tutaj studio moje. Studio. I z serwisem, jakbyś miał klienta, to przyjdziesz tutaj przy tym ładnym stoliczku z eleganckim zielonym, bo to jest zielone. Niezła oferta. No właśnie, zastanów się. 700 dolarów piechotą nie chodzi, a my zawsze będziemy mieli na opłacenie najróżniejszych kosztów, które jednak wciąż mamy. Tak. Bo mimo, że mamy już te kamery, wszystko jest ustawione, ale są jeszcze ekstra koszty, które trzeba gdzieś tam te pieniądze zarobić. Jak nie ma, no to wychodzę z własnej kieszeni, wyciągam z mojej emerytury, która jest warta w tej chwili 680 tylko? Dolarów. Oj, aż! Ja myślałem, że więcej masz. Nie, 680 dolarów miesięcznie. Razem wszystko, taka moja emerytura. No to także, ja jakby państwo myślą, że ja zarabiam grube miliony na tym radiu, to jesteście w błędzie. Ja raczej dokładam do tego radia niż do tego na biznesu, nim zarabiam. Tak jest. No, ale przy okazji to muszę państwu powiedzieć, że chętnie robimy reklamy dla firm, biznesów. Płatne. Popłatne, bo to... No, co łaska, znaczy, tak? To co łaska. No nie co łaska, mamy tam taki bardzo niski ten poziom, ale jeżeli macie ochotę ogłosić swój biznes, bardzo prosimy, dzięki czemu my będziemy mieli czym płacić. A czy nasza premier Smith zapłaciła ci za swoją reklamę? Nie, premier Smith jest moją przyjaciółką, w związku z czym nie płaci. Przyjaciele nie płacą. Taką mam zasadę. Tak. Nie? Od przyjaciół nie. Taka piosenka była w Polsce, przyjaciele nie płacą. Nie płaczą. Aha. Nie, jest nie taka wiem, zasada, że lepiej zrobić komuś przysługę i mieć tego kogoś z długiem wdzięczności wobec ciebie, tak, bo wcześniej czy później może będziesz potrzebował jego pomocy. Jak jego skasujesz, dokładnie, to i on cię skasuje. Dokładnie, no ale też jest tak zwany referral, że komuś dasz, polecisz kogoś tego referral w innym biznesie. Na przykład u mnie wczoraj człowiek przyjechał i jak popękał mi cement, driver popękało mi, więc taką specjalną maszynę przywiózł, guma rozpuszczona ze smołą i on zalepiał te dziury, taką maszynkę miał, jechał. No i dobrze mi to zrobił, ale na początku się dał mi wycenę. Mówi, o, to będzie kosztowało taka i taka suma. Ja mówię, o, to bardzo dużo za to. Ja mówię, to zrób mi z przodu. A ile z przodu chcesz? Mino tyle i tyle. Ja mówię, to ja ci kar zapłacę. No to mi da dyska. No, mówię, dobrze. I zaczął robić, ale mówię, to zrób mi tutaj taki mały kawałek. To jest cały Jerry. On zgodzi się z wami na $50 za wymianę koła. Ale już jak wymienił to, a może wiesz co, drugie koło jakbyśmy też wymienił, ale za te same. Tak, dlatego on tak ale, dobrze. Ale dalej, wiesz, posłuchaj tej rozmowy dalej. Więc on to robi dalej. Mówi, no tak, no ale wiesz, to kosztuje, smoła kosztuje, moja praca. I mówię, wiesz co, ja jestem też w biznesie, people's business i always under promise, over deliver. Czyli obiecujesz mniej, a zrobisz więcej. On tak posłuchał to, ale to jeszcze mu nie dotarło. Nie dotarło. Za 2-3 minuty mówi, o, mówi tak, mówi coś jeszcze, chcesz więcej? Mówi, jeszcze to, mówi, jeszcze to. No i zaczął to robić. Ja mówię, wiesz co, podobasz mi się twój. No tak sobie pomyślał, a i tak mi smoła stwardnieje, to może mu dam lepiej za darmo ten kawałek, ale coś od niego wyciągnę. Podoba mi się twój atytut. Mówi, wiesz co, dam ci referu, polecę ciebie. No i oczywiście mi daj mi kilka business card, dał mi, ale mówię, wiesz co, ja też płacę referral. Tak, proszę państwa, ja płacę referral, jak ktoś mi przyśle kupującego czy sprzedającego, to płacę $500 gotówką, cash, tak.
no, Ryfero. Bardzo dobrze. Tak się obniżam się trochę, bo ostatnio oglądałem nasz program i zauważyłem, że ja jestem dwa razy większy od ciebie. Już nie to, że wyższy, ale większy. Nie wiem, jak to się dzieje. Też kamera równo stoi przed nami, tak, a ja wyglądam o wiele większy. Ale nie wiem, czy zauważyłeś tak pewną rzecz. Wyprostuj się. Że ludzie sobie bardzo niscy albo mali ludzie jeżdżą wielkimi samochodami. Wielkie samochody, nie? No właśnie, tak. A ci ludzie, takie postury mojej, oni jeżdżą w zasadzie mniejszymi samochodami. Ja jeżdżę bardzo malutkim, bo ja mam kompleks wyższości. Jerry, tak, no, czas wydaje mi się, że... Dokończę to, za chwilę te cookie spróbujemy. Dokończę jeszcze na temat tego komisowego. Mówiłem, no tak, no można uzgodnić cenę, to zależy z kim. Jednak chcę moje biuro wynająć. No być może, tak. Może więc, tak, może nie. Pewna pani dzwoni i mówi, no dobrze, jestem gotowa wystawić dom na sprzedaż. Kupiłam go na internecie, nie widziałam go, z Ontario przyjechałam, kupiłam dom, ale ten dom mi się nie podoba i chcę go sprzedać. Mówi, a ile ty bierzesz? No wytłumaczyłem 7,3, ale ona mówi, o, to bardzo dużo, mówi, ja ostatniemu zapłaciłem 2000. Ja mówię, o, no to dobrze, cieszę się, że 2. A ja mówię, co, mam dla ciebie ofertę. Mówi, jaka? Mówię, możesz za darmo sprzedać. A jak? A mnie pójdziesz do Dollar Store, kupisz znak za dolara. No, już dzwonią ludzie? Dzwoni. Halo? Yes, yes it is, yes it is. Please come back. Thank you very much. To dobrze. No proszę, już klienci dzwonią się, pytają, czy nie chciałbym dla nich wynająć tego miejsca, które tobą przed chwilą otwierowałem. No widzisz. I nawet dają więcej niż 700. Uderz w stół, nożyce się uderzą. Tak jest. No i wracając do tej pani, ja mówię, tak, pójdziesz do Dollar Store, kupisz znak za dolara, wystawisz znak przed domem i sprzedasz za darmo. Ona mi, no to good idea, mi, no good idea, jeżeli to potrafisz. O, w przeszłości sprzedałam dużo domów i kupiłam. No to po co masz wynajmować agenta? Oczywiście, proszę Państwa. No ale jeszcze ostatnie pytanie, też ludzie się pytają, już to powtarzałem wiele razy, czy jest dobry czas, żeby sprzedawać teraz? No właśnie. No zawsze jest dobry czas, ale... Zawsze jest dobry czas, żeby kupić i zawsze jest dobry czas, żeby sprzedać. To są prawda. Właśnie teorie Jerry'ego. Albo tak, albo nie. Więc dlaczego jest dobry? No jak słyszałeś już i wiesz, że pogoda robi się niesamowita, trawa rośnie szybko i bardzo zielono się robi już, więc jest dobry czas. No niektórzy ludzie mówią, banki jeszcze i nie eksperci, że ceny domów mają pójść na dół, gdzieś do 10% w Edmontonie. Do góry czy na dół? Na dół. W Calgary w zasadzie pójść, mają pójść spaść. Do góry. Mają pójść do góry, to mają spaść, tak. Więc dobrze teraz kupić, a kiedy sprzedać, a kiedy kupić? No, jak się poczeka do jesieni, na pewno będą tańsze. No właśnie. Na pewno jeżeli nie pójdą do góry. Chcecie się Państwo przekonać, czy Jerry mówi prawdę, proszę dzwonić 780-932-2121. To jest numer do Jerry'ego. Tak. I tak, jestem nadal w biznesie i tak pracuję. I zarabia ciężko. Pieniądze. Wszystkiego najlepszego. Dla każdego. I dla teraz każdego. Proszę bardzo, ciasteczka. Kuchy. No dziękuję za kuchy. Heniu, dziękujemy za dziękujemy. Ciasteczka. Są naprawdę świetne. Ja już zdążyłem jedno zjeść. Bye, bye. W Lubartowie najpiękniejszy w świecie świat. Oj wej, w Lubartowie każdy był jak cygan brat. Nie ma handel, będzie bieda. Dobrze kupić, lepiej sprzedać. Na co trzymać, na co chować. Przecież trzeba się targować. Oj wej, w Lubartowie już się schodzi goju plug. Oj wej, w Lubartowie, w biegowisko ściski szuk. Wszystko kupię, wszystko sprzedam, dzień targowy przy niedzieli. W Lubartowie świeci słońce, handel, handel, handel i... Ale lasia ega, ulaj mija deja. Ula rasia ha ho, ta hu va po hu. Usia harama daje, sia volo bada ha. Tula rożu bada haj. Lubartowie na jarmarku można kupić dobre piwo. Nie ma mowy w nim o pianie, ale za to dużo taniej, ale za to dużo taniej. W Lubartowie latem, zimą i na wiosnę, latem, zimą i na wiosnę wszyscy chętnie
jedzą czosnek, wszyscy chętnie lubią czosnek. Na straganie, na straganie, świeczki, buty i ubranie. Czasem tylko głos ponury, wola głośno maź na szczury, wola głośno maź na szczury. Jak się Żyd nazywa? Ja? Rosiewicz. A ty? Ja, Rosenfeld. Też ładnie. Wyobraź ty sobie... Ja już wszystko wiem. ...że jedzie pociąg z miasta Lubartów do miasta Łódź. To jest niemożliwe. Ale załóżmy, że jest to możliwe. Co? ...że jedzie pociąg z miasta Lubartów do miasta Łódź. To jest niemożliwe. Dlaczego? Tam nie ma torów. To ja już wszystko wiem. Oj wej w Lubartowie, najpiękniejszy w świecie świat. Oj wej w Lubartowie, każdy był jak cygan brat. Nie ma handel, będzie bieda, dobrze kupić, lepiej sprzedać. Na co trzymać, na co chować, przecież trzeba się targować. Oj wej w Lubartowie, już się schodzi goju tłum. Oj wej w Lubartowie, zbiegowisko ścicki szum. Tam to było, tam się żyło, kto ma wiedzieć jak nie ja. Ja znam pana z Lubartowa, z Lubartowa pan mnie zna. Lahaj, Marysia hada bazi, lara hadej, ula rysia hada, ulaj mi jode, a sia lare heda ho, ta chuba ha bohu male gara shajdi ho. Ja bila dzi, czy mama ha male, fati czuha si ha, lahaj ho. Jeżeli macie zamiar dokonać reparacji lub instalacji nowego dachu, to ze szczerym sercem polecam polską firmę M&M Roof Repair and Maintenance, której właścicielami są Paweł Zieliński, Fidanko Wasew i Paweł Kiszka. Dach mojego domu w Edmonton po wielu latach zaczął się rozpadać i ciec we wszystkich możliwych miejscach. Trzej przyjaciele przez jeden weekend wykonali znakomitą robotę, a cena za pracę była niesamowicie niska i dlatego polecam Państwu tę firmę ze szczerym sercem. Paweł Zieliński 306 209 3419, Paweł Kiszka 587 966 4643 i Fidanko Wasew 587 785 7963. Zapraszamy do korzystania z usług firmy M&M Roofing. Zapraszam do wysłuchania felietonu redakcyjnego. Bardzo interesujący temat, którym jest chleb sprzedawany na kromki. Kaczyński i Morawiecki, objeżdżając kraj, tłumaczą, że co prawda mamy inflację, ale PiS bohatersko z niej wychodzi, a wychodząc dba o ludzi. Jakoś tej troskliwości władzy nie odczuwa pani Halina, bohaterka tekstu Alicji Zboińskiej, która od kilku miesięcy robi zakupy według nowej miary. Gramy zamieniła na plasterki, najlepiej cienkie, a z kilogramów w ogóle zrezygnowała całkowicie. I zastanawia się, kiedy pół bochenka chleba zastąpi dwiema lub trzema kromkami. Jest emerytką, pamięta tamtą biedę, kiedy o szynce można tylko było pomarzyć. Te czasy jakby teraz wracały, mówi. Jednak socjolog Jacek Wódz radzi, aby nie ulegać pokusie łatwych analogii, bo tamta bieda od tej się różni i to bardzo. W tamtych czasach bieda była powszechna, bo nie licząc ludzi u władzy, którym zawsze dobrze, zamożnych nie było widać wcale. Dziś natomiast nie biednieją wszyscy, tylko część społeczeństwa. A taka bieda bardziej boli. Profesor Wódz uważa, że w najbliższych latach najtrudniej będzie młodym, którzy mają najbardziej rozbuchane oczekiwania konsumpcyjne. Co więcej, wkrótce bieda dotknie też i ludzi przedsiębiorczych, a to z powodu upadku małych biznesów. Już mało kto dziś kupuje na kilogramy czy paczki. Nowa miara to plasterki albo kromki, słyszymy w sklepach. Dziś kupię pół bułki, litr chudego mleka i mały kawałek pasztetowej, chyba że akurat mortadela będzie tańsza, wylicza pani Halina. Na mleku zrobię zacierki, będę miała na obiad, a na kolację zjem kromkę albo dwie. Zjadłabym z masłem, ale to prawdziwe jest drogie. A jak mam jeść oszukany albo margarynę, to wolę mortadelę albo pasztetową. Chętnie sięga po chińskie zupki.
Mówią, że niezdrowe, ale mam już tyle lat, że mi nie zaszkodza. Ma w smaku nawet. Najwyżej mnie zakonserwują, to dłużej pożyję. Grunt, że zjem coś ciepłego, śmieje się. Śmiejącym się ludziom jest w życiu łatwiej, tak mawiała jej babcia. Pani Halina dla nikogo nie chce być ciężarem, zwłaszcza dla córki i syna. Mają dzieci na utrzymaniu i wiele własnych problemów, tłumaczy. A ja przecież sobie radzę i nie umieram z głodu. Nie ma obowiązku jedzenia szynki dwa razy w tygodniu. Kiedy byłam młoda, tę szynkę jadło się tylko dwa razy do roku. W święta i nikt nie narzekał. Takie były czasy. Teraz jest trochę tak, jakby wracały, przynajmniej dla mnie. Ostatnio karierę robi chleb na kromki z piekarni Rozbusz na Podkarpaciu. Mamy w ofercie chleb familijny, który ma metr długości i waży 4 kg, a kosztuje 7 zł za kilogram. I choć są sporadyczni klienci, którzy kupują cały bochenek, to jednak przeważnie sprzedajemy go na kromki, mówi Mieczysław Słoma, właściciel piekarni. Mamy dwie grupy chętnych. Emeryci, którzy kupują 2-3 kromki na dzień, gdyż chcą mieć świeży chleb, i osoby, które idą do pracy i kupują na śniadanie. Taka kromka kosztuje 35 do 40 groszy. Na taki system częściowo przeszła już jedna z piekarni w województwie łódzkim, która ma siedzibę m.in. na ryneczku przy ulicy Tatrzańskiej w Łodzi. Na szybie przy wejściu wisi kartka z napisem: sprzedaży chleb na kromki. Polecamy. W piekarni jest także niewielkie stoisko z wędlinami, których jednak sprzedaje się mniej niż jeszcze nie tak dawno temu. Starsi klienci proszą dosłownie o kilka plasterków szynki czy innej wędliny, najlepiej ta, która jest akurat w promocji. Do niedawna to było nie do pomyślenia, mówi ekspedientka. Przed świętami wielkanocnymi ograniczeń nie było widać. Sprzedaliśmy tyle towaru, co zwykle, dodaje sprzedawczyni z kolejnej sieci sklepów mięsnych z Łodzi. Jednak po świętach zaciskane pasa zaczęło się na dobre. Przyzwyczaiłem się do próśb o 4 plasterki szynki i koniecznie cienko pokrojone. Najczęściej kupują tak emeryci, ale zauważyłem, że coraz częściej o wędlinę w plasterkach proszą też i młodzi ludzie. Biorą tyle, ile są w stanie zjeść albo na ile ich stać. Tak się je w kryzysie. Klientów coraz częściej nie stać na masło, to tak wynika z doświadczeń sprzedawczyni ze sklepu firmowego jednego z okręgowych spółdzielni mleczarskiej w województwie łódzkim, który mieści się na ryneczku w Dąbrowie. Sprzedaje się coraz mniej prawdziwego masła, czyli tego, które ma zawartość 82% tłuszczu. Jest naprawdę drogie. 200-gramowa paczka kosztuje 7 zł. Nic dziwnego, że wiele osób rezygnuje albo z masła, albo w ogóle, albo zastępuje go tańszym, na przykład 60% zawartości tłuszczu. Tak się je w kryzysie, mówi. W kryzysie je się mniej, gorzej, a na dodatek liczy się każdą złotówkę. Serdecznie współczujemy, a ja pamiętam tamte właśnie czasy, kiedy było bardzo ciężko. Niedzielne obiady w Syrence. Każdej niedzieli w godzinach od 12 do 17.30 w klubie Syrenka znajdującym się w Domu Polskim przy 10960 104 Street serwowane są obiady w formie bufetu dla Polonii oraz jej gości. Bufet obfituje w tradycyjne polskie potrawy, na myśl o których leci ślinka i przypominamy sobie stare czasy w Polsce, gdzie najlepiej gotowała mama. W Domu Polskim tak samo gotuje Danusia Włodarczyk i tak samo dobre kotlety schabowe, bigos, pierożki, gołąbki, kluski śląskie i poznańskie. A dzieci do lat 7 nie płacą za obiad wcale. Natomiast dzieci od 8 do 12 lat tylko 19,95, a dorośli 29,95. Najlepsze miejsce na przyjęcie dla gości. Zamiast się kłopotać w domu, zaproś do Syrenki. Aby zapewnić sobie miejsce na niedzielny obiad, prosimy dzwonić na numer 780-426-1856 i zostawić wiadomość lub 780-909-2456 i prosić o Toniego. Syrenka przyjmuje również rezerwacje na małe wesela, urodziny, chrzciny i przyjęcia do pierwszej komunii. Syrenka to miejsce dla Ciebie. Zapraszamy na niedzielne obiady i do baru.
Nazwisko Tucker Carlson stało się synonimem Fox News na przestrzeni lat, a Tucker Carlson Tonight szczyci się najwyższą oglądalnością w sieci. Konserwatywny analityk polityczny dostarcza wiadomości i komentuje lojalnej publiczności od czasu dołączenia do Fox News w 2009 roku i prowadzenia swojej talk show w czasie największej oglądalności od 2016 roku. Jego długowieczność i wieloletnie sukcesy to dwa powody, dla których było to tak szokujące, gdy Fox News ogłosił 24 kwietnia, że Carlson nie jest już zatrudniony w Fox News. Nie tylko jego fani byli zaskoczeni, gdy Sean Hannity i Megyn Kelly otworzyli się na temat nieoczekiwanego ruchu. Rozstanie między Tucker Carlsonem i Fox News Media nastąpiło niecały tydzień po tym, jak organizacja informacyjna zgodziła się zapłacić 787,5 miliona dolarów ugody na rzecz Dominion Voting System w związku z zarzutami, że pracownicy Fox News świadomie rozpowszechniali zdemaskowanie informacje o wyborach prezydenckich w 2020 roku. Kilka SMS-ów i innych wiadomości od Carlsona było dużą częścią pozwu, chociaż mówi się, że jego zwolnienie nie miało związku z ugodą z Dominion Voting. No niestety, taka jest prawda. Szkoda, bo Tucker Carlson był jednym z moich ulubieńców. Mówił naprawdę prawdę. Dzień dobry, nazywam się Magdalena Surma i jestem dyrektorem oraz nauczycielem polsko-angielskiego przedszkola w Edmonton, Learning Together Preschool. Serdecznie zapraszamy do polskiego przedszkola, Daycare Preschool, After School Care pod nazwą Learning Together Preschool. Jest to nowo otwarta prywatna placówka znajdująca się w sąsiedztwie Calder Hall przy 127-21-120 Street. W tym przedszkolu inspirujemy się metodą nauczania Reggio Emilia, innowacyjnym i kreatywnym podejściem do wczesnej edukacji. W dzisiejszym świecie dostrzega się u dzieci wewnętrzną siłę, ciekawość otaczającej rzeczywistości i zdolność do nieustannych odkryć. Każdy z nich, podejmując kolejne kroki w swoim życiu, próbuje zaspokoić swoją chęć poznania. Pozwala im to znaleźć sens i zrozumieć otaczający ich świat, jednocześnie gwarantując rozwój samodzielności oraz kreatywności. Środowisko nauczania jest naturalne, spokojne, harmonijne i ekologiczne. Przedszkole wyposażone jest w naturalne materiały drewniane czy prawdziwe przedmioty, których używam na co dzień w domach. Przedmioty, które znajdują się w naszym centrum, pobudzają kreatywność i samodzielność. Przyjmujemy dzieci od pierwszego roku życia do 12 lat. Serdecznie zapraszamy na zwiedzanie placówki i rozmowę z nauczycielami. Zapraszamy także na naszą stronę Facebook Learning Together Preschool, gdzie znajdują się zdjęcia oraz przykładowe zajęcia. Prosimy o kontakt ze mną lub Agnieszką pod numerem telefonu 780-720-1359. Jeszcze raz podaję Państwu adres 127-21-120 Street. Serdecznie zapraszamy do naszego przedszkola i przy okazji podaję informację, że przyjmujemy nauczycieli do pracy. Dziękujemy. Panie pośle, tutaj pytanie padło. Czego zlikwidowano kopalnię Krupiński? Łukasz Dudek, redakcja Tarnogórski Info. Dlaczego rząd Prawa i Sprawiedliwości zlikwidował bezmetanową kopalnię Makoszowy? Pan minister Wesoły. Szanowni Państwo, ja myślę, że ta sprawa już była wielokrotnie wyjaśniana. Kopalnia Makoszowy, mieliśmy w 2015 roku, kiedy przyszliśmy do rządów, podnosiliśmy górnictwo zasadniczo z całkowitego upadku. I proszę zauważyć, że bardzo ogromnym wysiłkiem rządu udało się to górnictwo postawić na nogi. Dzięki temu dzisiaj, kiedy przyszły na nas te kryzysy, dzięki tym działaniom wtedy rozsądnym, odwracającym proces degradacji, likwidacji polskiego górnictwa poprzez Platformę Obywatelską, dzięki temu, żeśmy wtedy zrobili takie, a nie inne ruchy, dzisiaj jesteśmy bezpieczni energetycznie i dzisiaj w trudnym dialogu z Unią Europejską stawiamy też twarde warunki tego, że musimy mieć węgiel do tego czasu, aż się nie przetransformujemy.
A odpowiadając rzeczowo na pana pytanie, kopalnia Makoszowy była już w tej chwili, w tym czasie, kiedy myśmy przyszli w 2015 roku, praktycznie przekazana do SRK i po bardzo głębokich analizach to była jedyna kopalnia wtedy, jedyna kopalnia, której nie dało się finansowo, ekonomicznie wtedy uratować. I nie była to wina Prawa i Sprawiedliwości, a głęboko zaawansowany proces działań Platformy Obywatelskiej w kierunku likwidacji tej kopalni. I tego procesu już wtedy nie dało się po prostu odwrócić. To innego pani premier Szydło mówiła. Leży po stronie Platformy Obywatelskiej. Wina leży po stronie Platformy Obywatelskiej. Coś się panu wiceministrowi pomyliło. Posłuchajmy, co omówiła Beata Szydło przed wyborami w 2015 roku. Tutaj na Makoszowach przygotowano plan. Przygotowano plan zmian, które mogą doprowadzić do tego, że kopalnia Makoszowy będzie przynosiła zyski. I nie była to wina Prawa i Sprawiedliwości, a głęboko zaawansowany proces działań Platformy Obywatelskiej. W 2015 roku PiS wygrywa wybory. W 2017 roku kopalnia Makoszowy zostaje postawiona w stan likwidacji. Także wina absolutnie leży po stronie Platformy Obywatelskiej. Zresztą całe górnictwo zostało położone na łopatki. Tak jak powiedziałem, 90% wtedy kopalni na Śląsku, które były praktycznie zagrożone upadkiem, upadłością, udało nam się uratować. Dziękuję panie ministrze. Dwa ostatnie pytania, proszę. Barbara Oksińska, Business Insider. Ja chciałam zapytać pani premierze, rok temu zapowiadał pan duże inwestycje w górnictwie, które pozwolą szybko zwiększyć wydobycie. Dane za styczeń, luty pokazują, że duży spadek produkcji węgla z polskich kopalń. Co poszło nie tak? I od razu zapytam jeszcze o NABE. Jaki jest aktualny harmonogram? Co się dzieje w tym procesie? Panie redaktorze, szanowni państwo, ta zapowiedź inwestycji jest cały czas aktualna. Tym niemniej muszę dodać, że aby robić inwestycje, trzeba mieć pewność otoczenia prawnego w tym zakresie. Dlatego ten okres ostatnich miesięcy to był okres bardzo intensywnej pracy nad zmianą dokumentu, który może być podstawą do tych inwestycji, jest podstawą do tych inwestycji. No to PiS ją zamknął. Jest tam 170 milionów ton złóż. Doktor inżynier Jerzy Markowski. Panie ministrze, dlaczego zlikwidowano kopalnię Krupiński? Panie ministrze, dlaczego zlikwidowano kopalnię Krupiński? Panie redaktorze. A ja wykonuję swoją pracę tak samo jak wy. Zapraszam na wystawę Górnicy 2015. Zobaczy pan tam Platformę Obywatelską w swoich decyzjach. Się pytam o kopalnię Krupiński i o kopalnię Makoszowy, która została zlikwidowana przez Prawo i Sprawiedliwość. Przez Zjednoczoną Prawicę, która miała bronić polskiego węgla, śląskiego, naszego czarnego złota. Ja chcę po prostu pytanie. Nie dostałem odpowiedzi. To było. 2015 to jest dla pana ważny termin. A proszę nie szarpać. Proszę zobaczyć, jak tam wyglądały rządy Platformy. Ale co pan robi? Ja wiem, jak wyglądały rządy Platformy Obywatelskiej, było jeszcze gorzej jak teraz. Jest lepiej. Jest Jaszewska Spółka Węglowa, jest PGG. Jedno pytanie. Mamy 2023 rok. Ile miliardów planujecie przeznaczyć na górnictwo w tym roku? Ile miliardów planujecie przeznaczyć na górnictwo w 2023 roku? Panie ministrze, dlaczego pan ucieka? Panie ministrze, ile planujecie przeznaczyć miliardów w 2023 roku na polskie górnictwo? Panie pośle. Panie pośle, tutaj pytanie padło. Dlaczego pan nie chce odpowiedzieć na pytanie? Dziwna sytuacja. Panie pośle. Inwestycje w 2023. Będą jakieś? Proste pytanie padło. Dobra.
Rozmawiamy z doktorem inżynierem Jerzym Markowskim, byłym wiceministrem gospodarki. Jesteśmy przed kopalnią Makoszowy w Zabrzu. Proszę powiedzieć, co tu się aktualnie dzieje? No, trwa proces likwidacji, fizycznej likwidacji kopalni Makoszowy. Kopalni, która została postawiona w stan likwidacji w dniu 31 marca 2017 roku decyzją ministra energii. W tej chwili, jak widać i słychać, za nami dzieje się demontaż urządzeń i obiektów na powierzchni. Zlikwidowane są obiekty zakładu przeróbki mechanicznej węgla. Wcześniej została zlikwidowana wieża szybu wydobywczego. No, znika to wszystko, został jeden, jak na razie za nami widoczny szyb, który będzie służył do zamknięcia ostatecznego wyrobisk pod ziemią i odwadniania tej części kopalni. Proszę powiedzieć, dlaczego tak się dzieje? Nie potrafię tego wytłumaczyć, bo jesteśmy w sytuacji absolutnego głodu węgla, tym bardziej, że kopalnia Makoszowy była kopalnią, która miała dwie cechy charakterystyczne i to takie wyróżniające ją w polskim górnictwie. Po pierwsze, kopalnia Makoszowy była kopalnią bezmetanową. To jest bardzo ważne w Polsce, gdzie znakomita, właściwie 90% wydobycia pochodzi z kopalń metanowych, a jak uczy doświadczenie kopalni Pniówek i Zofiówka z roku bieżącego, 24 osoby zginęły od metanu, więc trzeba szanować kopalnię tam, gdzie jest węgiel, a nie ma metanu, więc na Makoszowach tak było. Druga cecha bardzo charakterystyczna to to, że węgiel na kopalni Makoszowej był węglem, jest węglem wyjątkowo czystym. Jest to węgiel, który ma 7% zanieczyszczenia. Przy średnim zanieczyszczeniu w Polsce od 60 do 70%. Także mówiąc na skrót, jest to taki węgiel, który po wydobyciu go z dołu nadaje się wprost do sprzedaży bez specjalnych procesów wzbogacania węgla. No i do tego jeszcze to, co mówię, że jest deficyt węgla. Ta kopalnia miała udostępnionych górniczymi robotami pod ziemią, wyrobiskami, udostępnionych 140 milionów ton węgla oraz poniżej najniższego poziomu jeszcze zasoby geologiczne węgla koksowego w ilości 200 milionów ton. To wszystko można było wydobyć z tej kopalni, ale zadecydowano o likwidacji kopalni. Ja tej decyzji nie rozumiem. Prawo i sprawiedliwość i ratujcie uciśnionego z ręki. Prawo i sprawiedliwość i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela. Tak mówi Pan, stosujcie prawo. Sprawiedliwość i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela. Thank you.
się prawo i sprawiedliwość i ratujcie uciśnionego z ręki gnębiciela. Witam Państwa bardzo serdecznie w nowym roku. W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu historię polskiego żołnierza, uciekiniera z obozu śmierci w Lesie Katyńskim. Ten film zatytułowałem Świadek Katynia. Stefan Bartysiak czekał prawie pół wieku, aby opowiedzieć swoją historię. Zrobił to dopiero wiosną 1992 roku, gdy stawił się przed prokuratorem Andrzejem Witkowskim w prokuraturze wojewódzkiej w Lublinie. Historia, jaką przedstawił Bartysiak prokuratorowi Witkowskiemu, zaczyna się w lecie 1938 roku, kiedy trafił do wojska. Służbę wojskową Bartysiak pełnił w 7 Pułku Piechoty Legionów w Chełmie na Lubelszczyźnie. Zanim wybuchła wojna, ukończył szkołę podoficerską i został awansowany na stopień kaprala. W sierpniu 1939 roku jego pułk otrzymał rozkaz wymarszu w rejon Sarn w województwie wołyńskim. Gdy tam przybył, zajął pozycję wzdłuż polsko-sowieckiej granicy. Kiedy 17 września 1939 roku sowiecka Armia Czerwona zaatakowała Polskę, pułk Bartysiaka stawiał przez kilka godzin zacięty opór napierającym oddziałom sowieckim, a następnie zaczął się wycofywać na zachód. Po kilku dniach dotarł w rejon Szacka. Tam rozegrała się jedna z największych bitew, jakie polskie oddziały stoczyły z Sowietami we wrześniu 1939 roku. Po tej bitwie pułk Bartysiaka maszerował w kierunku Bugu, ale po drodze większość jego pododdziałów dostała się do niewoli. Polscy jeńcy zostali zapędzeni do miejscowości Antonówka. Tam wtłoczono ich do bydlęcych wagonów, które pojechały na wschód. Po kilkunastu dniach ten transport zatrzymał się w jakiejś miejscowości na terenie Związku Sowieckiego. Polskich jeńców wyładowano z wagonów i umieszczono ich w starych magazynach. Tłok był straszny, nie było latryny, a jeńcom nie dawano jedzenia i picia. Nic dziwnego, że po kilku dniach zaczęli puchnąć i umierać. Po kilku tygodniach z pozostałych przy życiu polskich jeńców Sowieci uformowali kolumny, a następnie pod eskortą
zapędzili je do Kozielska. Tam jeńców umieszczono w starych koszarach. Tłok był nie mniejszy niż w poprzednim miejscu. Ale w Kozielsku zaczęły się przesłuchania polskich jeńców przez NKWD. W czasie jednego z takich przesłuchań Stefan Bartysiak zeznał przesłuchującemu go NKWDziście, że jego ojciec służył w carskiej armii i brał udział w wojnie rosyjsko-japońskiej 1905 roku. W czasie tej wojny miał dostać się do japońskiej niewoli, z której zbiegł do Stanów Zjednoczonych. Do Polski powrócił w 1920 roku na wezwanie Józefa Piłsudskiego i wziął udział w toczącej się wojnie polsko-bolszewickiej. Gdy przesłuchujący Bartysiaka NKWDzista usłyszał tą historię, potrząsnęło nim i natychmiast zmienił kategorię jego dalszego przeznaczenia. Ale dopiero po jakimś czasie, na jednym z apeli, jakie miały miejsce w obozie w Kozielsku, Bartysiak dowiedział się, że został skierowany do grupy jeńców, która miała trafić do obozu śmierci. Całą tą grupę polskich jeńców przeznaczonych do obozu śmierci załadowano do bydlęcych wagonów, które ruszyły na wschód. Po kilkunastu godzinach transport zatrzymał się na niewielkiej stacyjce. Dopiero po latach Bartysiak uświadomił sobie, że była to stacja Gniezdowo. Tam wyładowano ich wprost z wagonów na ciężarówki, szczelnie okryte plandeką. Nadzorujący wyładunek sowieccy żołnierze, jak zauważył Bartysiak, mieli nałożone na buty wyżłobione końskie kopyta. W ten sposób nie zostawiali śladów stóp, tylko ślady końskich kopyt. To był świadomy element kamuflażu. Ciężarówki po jakimś czasie zatrzymały się na leśnym terenie, ogrodzonym drutami kolczastymi, które, jak się okazało, potem były pod napięciem. Na całym tym obszarze, ogrodzonym drutami kolczastymi, stał sporej wielkości drewniany barak oraz były wykopane podłużne, głębokie doły. W części z nich byli już polscy jeńcy. Warunki w obozie śmierci były straszne. Jeńcy spali w wykopanych dołach, przykryci gałęziami. Karmiono ich przemarzniętą brukwią i kapustą. Niebawem w obozie śmierci zaczęły się przesłuchania jeńców, znacznie bardziej szczegółowe od tych, które miały miejsce w Kozielsku. W trakcie tych przesłuchań polskich jeńców nagminnie bito. Jedna z metod bicia polegała na tym, że jeńca rozbierano do naga, wieszano go na haku zamieszczonym wysoko na ścianie, a następnie bito gumowymi pałami tak, że z ofiar leciał kał i mocz. W czasie tego bicia, albo zaraz po nim, wielu polskich jeńców umierało. Nic dziwnego, że po jakimś czasie cały teren obozu był zasłany trupami. To wszystko trwało do Wigilii 24 grudnia 1939 roku. Wtedy oprawcy z NKWD rozpoczęli akcję rozstrzeliwania polskich jeńców. Polegała ona na tym, że jeńców doprowadzano na skraj wspomnianych dołów, a następnie z bardzo bliskiej odległości strzelano im w tył głowy. W czasie tego rozstrzeliwania wielu jeńców rzucało się na swoich oprawców. Niektórym udało się nawet wyrwać z rąk oprawców i uciec w inny rejon obozu. Ale byli natychmiast wyszukiwani przez sowieckich strażników i zabijani. Gdy w dołach było już wystarczająco dużo trupów, podjeżdżały spychacze, które spychały ziemię na leżące w nich zwłoki. Spod zepchniętej ziemi słychać było jeszcze jęki konających.
ale nad ranem, w Dzień Bożego Narodzenia, 25 grudnia 1939 roku, NKWDziści przerwali akcję rozstrzeliwania polskich jeńców. Stało się to po tym, jak jeden z jeńców, zanim został rozstrzelany, odgryzł swojemu oprawcy palec. NKWDziści uznali wówczas, że poziom agresji wśród polskich jeńców jest tak duży, że grozi to wybuchem buntu, którego nie zdołają opanować. Przerwali więc akcję rozstrzeliwania jeńców i opuścili teren obozu. Na terenie obozu pozostali tylko sowieccy strażnicy z bronią maszynową. Jeńcy mogli na chwilę odetchnąć. 29 grudnia 1939 roku jeden z sowieckich oficerów zwrócił się do jeńców z zapytaniem, kto jest kierowcą. Spośród kilkunastu jeńców, jacy się zgłosili, sowiecki oficer wybrał kaprala Drozdowicza, który zadeklarował, że jest zawodowym kierowcą. Polecono mu złożyć z dwóch zepsutych ciężarówek, jakie znajdowały się na terenie obozu, jedną sprawną. I Drozdowicz do tego zadania wybrał Bartysiaka i poruczników Barę i Oczaka. Przez kilka dni ciężko pracowali, aż udało im się złożyć jedną ciężarówkę i ją uruchomić. Potem otrzymali polecenie zbierania trupów na terenie obozu i wywożenia ich do miejsca nazywanego Białym Polem. Było ono położone kilka kilometrów od obozu. I cała ta czwórka polskich jeńców, Bartysiak, Drozdowicz, Oczak i Bara, zbierała trupy na terenie obozu i wywoziła je na Białe Pole. Tam kopała głębokie doły, wrzucała zwłoki do tych dołów, a następnie zasypywała ziemią. Jak opowiadał Bartysiak, w czasie tej pracy byli tak głodni, że wyrzynali mięso z ludzkich zwłok, piekli je na ognisku i jedli. Razem z nimi to mięso jedli eskortujący ich sowieccy żołnierze. Tymczasem w obozie NKWDziści wznowili przesłuchania i bicie jeńców, a to oznaczało kolejne trupy, jakie trzeba było usunąć z terenu obozu. Bartysiak, Drozdowicz, Bara i Oczak wywozili te trupy na Białe Pole, ale 3 marca 1940 roku w trakcie kolejnego kursu ze zwłokami na Białe Pole ich ciężarówka ugrzęzła w błocie, a następnie całkowicie się zepsuła. Dwóch sowieckich konwojentów udało się wówczas do obozu po pomoc. Z polskimi jeńcami zostało jeszcze dwóch sowieckich konwojentów. Bartysiak, Drozdowicz, Bara i Oczak błyskawicznie porozumieli się na migi i zaatakowali strażników. Obezwładnili ich, a następnie udusili. Zdjęli z nich mundury i zabrali plecaki, jakie były w kabinie samochodu. Znajdowały się w nich nieprzemakalne pałatki i suchary. Kalkulowali, że jeśli będą uciekali, to być może dojdzie do sytuacji, kiedy będą musieli udawać dwóch sowieckich żołnierzy konwojujących dwóch polskich jeńców. Zaczęli biec na zachód, kierując się położeniem słońca. Biegli non-stop przez prawie 3 dni, aż padli całkowicie wyczerpani. Nocowali wówczas w takiej pryzmie wymłóconego zboża, które nie było sprzątnięte z pola. Gdy się obudzili, pomaszerowali dalej na zachód. Szli głównie nocami, omijając ludzkie osiedla. Żywili się, zabijając zwierzęta domowe na polach, które nie były zamykane w oborach. Spali w stertach słomy. Pierwszą miejscowością, jaką udało im się zidentyfikować na trasie ich ucieczki, był Kowel, ale miasto ominęli
szerokim łukiem. Potem dotarli do Bugu. Gdy udało im się znaleźć łódź, przeprawili się na drugi brzeg. Już po polskiej stronie, na terenie generalnej guberni, ukradli jednemu z pracujących na polu chłopów furmankę. Tą furmanką dotarli w rejon Bychawy na Lubelszczyźnie. Tam postanowili się rozdzielić. Ale zanim to zrobili, złożyli sobie przysięgę, że nikomu nie powiedzą, nawet swoim bliskim, o tym, gdzie byli i co widzieli. Wszyscy pomaszerowali do swoich domów. Stefan Bartysiak pomaszerował do swojego Kowalina pod Karaśnikiem. Gdy stanął przed swoim domem, był cieniem człowieka. Ważył zaledwie 42 kg. Z nóg schodziły mu paznokcie, a spod skóry wychodziły wszy. Gdy Stefan Bartysiak kończył swoją opowieść przed prokuratorem Andrzejem Witkowskim, zakomunikował mu na koniec, że czuje ulgę i może już spokojnie umierać. I kilka tygodni później Stefan Bartysiak zmarł. Co wnosi relacja Stefana Bartysiaka do historii zbrodni katyńskiej? Otóż wnosi ona bardzo wiele. Po pierwsze, z tej relacji wynika jasno, że zbrodnia katyńska zaczęła się znacznie wcześniej, niż wiedzieliśmy to do tej pory. Według Bartysiaka NKWDziści rozpoczęli akcję rozstrzeliwania polskich jeńców w Lesie Katyńskim już w Wigilię 24 grudnia 1939 roku. Z relacji Bartysiaka wynika również to, że polscy jeńcy, zanim zostali zamordowani, byli straszliwie bici i głodzeni do tego stopnia, że dochodziło do przypadków kanibalizmu. Z relacji Bartysiaka wynika również to, że Sowieci z góry założyli, że tą zbrodnię zatuszują tak, aby nie pozostało po niej żadnego śladu. Element końskich kopyt na nogach oprawców jest bardzo ciekawą informacją. Te wszystkie elementy są niesłychanie ważne w procesie rekonstruowania okoliczności i przebiegu zbrodni w Katyniu. Szanowni Państwo, relacja Stefana Bartysiaka jest wyjątkową historią. Czytając protokoły jego zeznań, byłem wstrząśnięty. Sceny, jakie opisuje Stefan Bartysiak, są tak drastyczne, że nawet trudno je sobie wyobrazić. I dlatego ta historia musi zostać uwieczniona. Postanowiliśmy, że tą historię opowiemy Państwu w nieco szerszym filmie dokumentalnym. I dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie tej idei. Wszelkie informacje o możliwości dokonania wpłat na ten cel znajdziecie Państwo w opisie pod dzisiejszym filmem. Szanowni Państwo, w następnym moim filmie opowiem Państwu o Polakach, którzy w czasie II wojny światowej pełnili służbę w Wehrmachcie i innych niemieckich formacjach. Ten film zatytułowałem Dziadkowie z Wehrmachtu. Skreślam dziś do ciebie kilka słów, chociaż wiem, nie dojdą pewnie znów. Piszę stąd do ciebie ten ostatni raz. Żegnaj już, kochanie, na mnie czas. Nocą wciąż te same miewam sny. Piękną panną młodą jesteś w nich.
synek pewnie urósł, za mnie przytul go. Teraz jeszcze trudniej odejść stąd. Siadać to już tu, ten brzozowy lasek to mój grób. Jeszcze tylko westchnę jeden raz, jeszcze myśl ostatnia. Kocham was. W dzisiejszym wydaniu listów do redakcji mam list, który nadszedł od naszej premier, pani Daniel Smith. Oto jego treść. Drogi Bogdanie, pisze Daniel Smith. Gospodarka Alberty nabiera rozpędu, a to dzięki ciężki, jeszcze raz od początku. Gospodarka Alberty nabiera rozpędu, a to dzięki ciężko pracującym mieszkańcom Alberty, którzy tworzą miejsca pracy i dobrobyt. Ten impet może być zagrożony przez rząd NDP, który podnosi podatki i usuwa miejsce pracy i inwestycje. Ciężko pracowaliśmy, aby ograniczyć biurokrację i utrzymać niskie podatki i zobowiązujemy się robić więcej tego samego, jeśli zostaniemy ponownie wybrani 29 maja. Tego roku oczywiście. Wiemy, że niższe podatki są kluczem do zapewnienia konkurencyjności naszej prowincji i przyciągania inwestycji. I wiemy, że pomaga to uzyskać większy dochód do dyspozycji, który możesz wydać na swoje priorytety. Dlatego ponownie wybrany urząd UCP, United Conservative Party, będzie chronił ulgę podatkową Alberty przed podwyżkami podatków. Dajemy mieszkańcom Alberty gwarancję, że nie będzie podwyżek podatków, co zapewni stabilność podatnikom. Ponownie wybrany urząd UCP sformalizowałby to zobowiązanie, rozszerzając ustawę o ochronie podatników, aby obejmowała podatki dochodowe od osób fizycznych i firm, aby zapewnić, że żaden przyszły rząd nie będzie mógł podnieść podatków dochodowych bez zgody mieszkańców Alberty w referendum. Proszę, jak mądrze. Alberta po raz kolejny jest najniżej opodatkowaną prowincją w Kanadzie i jedną z najbardziej konkurencyjnych jurysdykcji podatkowych w Ameryce Północnej. Nasza gwarancja braku podwyżki podatków zapewni nam utrzymanie tej przewagi. NDP ma historię wypierania firm, inwestycji, miejsc pracy oraz zwiększania kosztów życia mieszkańców Alberty. Podnieśli podatki aż 97 razy. Są za drogie i nie stać nas na nie. Mamy odpowiedzialny plan wzrostu i stabilności, który pozwala nam utrzymać podatki na niskim poziomie. Wierzymy w tworzenie miejsc pracy, a nie ich opodatkowanie. Bogdanie, potrzebujemy twojej pomocy, aby kontynuować naszą pracę nad budowaniem silniejszej, lepiej prosperującej Alberty. Dziękuję za twoje wsparcie. Z poważaniem, Daniel Smith, lider United Conservative Party. Oczywiście macie moje poparcie i muszę dodać, że taki premier jak Daniel Smith rzadko nam się trafia. Głosujcie na nią i nie pożałujecie.
Szukasz najnowszych wiadomości, dobrej muzyki, ciekawostek, wywiadów z interesującymi ludźmi? Włącz Radio Polonia Toronto. Z nami nie będziesz się nudził. To czas na wiadomości. Przegląd wydarzeń kanadyjskich minionego tygodnia przygotował Paweł Maślanka. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Kanadyjski Urząd Statystyczny poinformował, że roczna stopa inflacji w naszym kraju spadła do 4,3% z odnotowanych w lutym 5,2%. Oznacza to najniższy poziom inflacji od sierpnia 2021 roku. Statystyk z Kanada twierdzi, że Kanadyjczycy, pomimo że zapłacili więcej za odsetki od kredytu hipotecznego w marcu, to zostało to zrekompensowane niższymi cenami energii. Większość ekonomistów przewiduje, że do połowy roku 2023 inflacja spadnie do 3%, co może spowodować wcześniej niż przewidywano obniżki oprocentowań na pożyczki. Kanadyjski minister do spraw relacji z ludnością rdzenną Mark Miller poinformował, że rząd federalny wspólnie z rządem prowincyjnym Brytyjskiej Kolumbii osiągnął historyczną ugodę z 5 rdzennymi plemionami. Sprawa dotyczy ziemi i zapisów w traktacie z roku 1899, przez co ustalono, że korona winna jest Indianom pieniądze. Minister stwierdził, że porozumienie rozwiązuje dawne roszczenia i przyznaje Indianom 443 km2 ziemi królewskiej w północno-wschodniej Kolumbii Brytyjskiej oraz wypłacenie im $800 milionów odszkodowań. Traktat podpisany w roku 1899 jest jednym z najbardziej ważnych i gwarantuje kilku plemionom utrzymanie tradycyjnego stylu życia w okręgu 840 tysięcy kilometrów kwadratowych na terenie 3 prowincji i terytoriów północno-zachodnich. Zeszłotygodniowa decyzja o zwróceniu dodatkowej części ziemi i zapłaceniu odszkodowania była efektem negocjacji toczących się od roku 2004. Ottawa to miasto, w którym kierowcy zdecydowanie powinni przestrzegać wyznaczone limity prędkości. Jak się okazuje, fotoradary w tym mieście wystawiają tak dużo mandatów, że radni postanowili wydać ponad $2 miliony na nowe centrum przetwarzania kar, ażeby poradzić sobie z ilością przekroczeń. Obecnie mandaty wysyłane są do Toronto, ale tamtejsze centrum ograniczyło ilość przetwarzanych mandatów do 250 tysięcy rocznie, co stanowi mniej niż 40% przewidywanych kar za rok 2023. Według danych z Ottawy oznacza to, że co najmniej 370 tysięcy przekroczeń nie zostanie ukaranych, co oznacza $miliony utraconych dochodów. Radni z Ottawy zdecydowali stworzyć lokalne centrum w miejskim budynku o powierzchni 30 tysięcy stóp kwadratowych i zatrudnić dodatkowe 30 osób na pełny etat. Otóż według prawa mandaty muszą zostać przetworzone w ciągu 23 dni lub zostają unieważnione. Dla przykładu w roku 2022 tylko 2/3 mandatów fotoradorowych w Ottawie zostało przetworzonych na czas, a sytuacja będzie się wydłużać, ponieważ do końca roku 2024 zostaną dodane kolejne 44 fotoradary. Torontońska policja poinformowała, że na międzynarodowym lotnisku Pearson International doszło do kradzieży 3600 funtów, czyli 1600 kg złota, co przy dzisiejszych cenach wynosi około $105 milionów. Torontońskie lotnisko używane jest do przewożenia złota wydobytego w Kanadzie do klientów na całym świecie. Policja nie podała szczegółów i nadal nie jest jasne, w jaki sposób złoto zostało wywiezione z lotniska, ale przypuszcza się, że kradzież była powiązana z przestępczością zorganizowaną, mającą kontakty w różnych krajach świata. Nie jest również wiadomo, czy złoto jest jeszcze w Kanadzie, czy też zostało przemycone z kraju w paczkach załadowanych do zagranicznych samolotów.
Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Kanady Justin Trudeau poinformował, że rząd federalny zainwestuje w fabrykę akumulatorów dla pojazdów elektrycznych $13 miliardów w ciągu kolejnych 10 lat. Fabryka zostanie wybudowana przez europejskiego giganta samochodowego Volkswagen, która to firma przeznaczyła na jej budowę $7 miliardów. Zakład będzie się mieścił w miasteczku St. Thomas, czyli w połowie drogi z Toronto do Detroit. Planowane jest zatrudnienie ponad 3000 pracowników, a Ontario zapowiedziało dodatkowe $500 milionów na rozwój St. Thomas i okolicznych społeczności. Dyrektor generalny Volkswagena potwierdził, że fabryka będzie największą w Ameryce Północnej i ma potencjał, ażeby stać się największym zakładem tej firmy na całym świecie. Inwestycji rządu w ten projekt sprzeciwia się opozycja, której lider Pierre Bolivier stwierdził, że liberałowie ponownie są rozrzutni z pieniędzmi podatników, które trafią do zagranicznej korporacji. Bolivier dodał, że Trudeau stworzył niebezpieczny precedens i w przyszłości każda firma przed zainwestowaniem w Kanadzie będzie wymagała podobnych funduszy od rządu federalnego. W ubiegłym tygodniu rozpoczął się strajk 155 tysięcy federalnych urzędników. Strajkujący to pracownicy reprezentujący ponad 20 departamentów i agencji, w tym pracownicy biur paszportowych oraz Kanadyjskiej Agencji Podatkowej, czyli CRA. Związki zawodowe żądają 13% podwyżki, a rząd stanowczo zaproponował 9% w przeciągu 3 lat. Żadna ze stron nie ujawnia szczegółów negocjacji, ale związek zapowiedział, że członkowie będą strajkować, dopóki nie zostaną rozwiązane kluczowe kwestie, czyli podwyżka płac i możliwość pracy zdalnej z domu. W odpowiedzi na strajk Kanadyjska Federacja Podatników ostro go skrytykowała, twierdząc, że pracownicy federalni są oderwani od rzeczywistości i wymagają zbyt wiele, podczas gdy podatnicy mają problem związać koniec z końcem. Stowarzyszenie przypomina, że już w czasie pandemii 312 tysięcy pracowników federalnych otrzymało podwyżkę, a ponad 74 tysiące z nich zarabia więcej niż $100 tysięcy rocznie, co od objęcia rządu przez Trudeau wzrosło z $43 tysięcy. Raport przedstawiony przez Fraser Institute pokazuje również, że pracownicy federalni zarabiają o 8,5% więcej niż porównywalny pracownik w sektorze prywatnym, biorąc pod uwagę wykształcenie, płeć, wiek i staż pracy. Ontaryjski rząd Doga Forda poinformował o zamiarze przeniesienia Ontario Science Center nad nabrzeże jeziora Ontario do nowo zaplanowanego Ontario Place, które jest zamknięte od roku 2012. Premier zapowiada, że będzie to najnowocześniejsze, światowej klasy centrum naukowe, a stara lokalizacja przy Don Mills w North York zostanie użyta do budowy nowych mieszkań. Ford dodał, że ontaryjskie centrum naukowe będzie się mieścić w zmodernizowanym budynku, który będzie miał 2600 miejsc parkingowych. Dodatkowe atrakcje w nowym Ontario Place to olbrzymi park wodny i spa oraz plenerowa sala koncertowa. CBC, czyli główna kanadyjska stacja telewizyjna, obraziła się na Elona Musk i zlikwidowała na razie swoje konto na Twitter. Powodem było to, że platforma społecznościowa, której właścicielem jest Musk, uznała CBC jako organizację medialną sponsorowaną przez rząd, czyli tak zwaną tubę propagandową. Niestety wielu obserwatorów zgadza się z decyzją Twitter, przypominając, że CBC otrzymuje od rządu federalnego każdego roku 1,240 mld dolarów, a tylko $651 milionów z innych źródeł. Decyzję Twittera poparł lider konserwatystów Pierre Poilievre, a Justin Trudeau w odpowiedzi zarzucił konserwatystom, że ciągle atakują CBC, która to stacja telewizyjna, oczywiście według niego, jest niezależna.
Niedawno wprowadzony lek przeznaczony do kontroli insuliny dla cukrzyków zdobywa coraz większą popularność przy zupełnie innym zastosowaniu. Ozempic, bo o tym leku jest mowa, coraz częściej zostaje wykupywany przez osoby chcące stracić na wadze. W związku z tym lekarze z Quebec namawiają tamtejszy rząd, aby w niektórych przypadkach zezwolił i pokrył koszta tego leku dla otyłych pacjentów. Eksperci medyczni podkreślają jednak, że Ozempic nie powinien być używany, aby stracić kilka funtów, a jedynie w skrajnych przypadkach. Sprzedaż marihuany na terenie Kanady została zlegalizowana w roku 2018, ale nadal niektóre miasta nie zezwalają na otwarcie sklepów sprzedających ten narkotyk. W ubiegłą środę kilkanaście miast zmieniło zdanie i zaakceptowało sklepy na swoim terenie. Wśród nich znalazła się Mississauga, gdzie radni i burmistrz Bonnie Crombie przegłosowali legalizację sklepów 8 głosami za i 4 przeciwko. Obecnie na terenie Ontario istnieje ponad 1700 sklepów z marihuaną, które przynoszą rocznie prowincji 13 300 milionów dolarów. Oficjalnie podaje się, że w tej chwili ponad 50% sprzedaży tego narkotyku odbywa się w legalnych sklepach. W dalszym ciągu jednak wiele transakcji odbywa się na czarnym rynku, a to ze względu na niższe ceny. Przedstawiciele przemysłu konopi indyjskich upierają się jednak, że ich produkt jest bezpieczniejszy, a jego efekty są bardziej kontrolowane i przedstawiane klientowi, zanim dokona zakupu. To wszystko w dzisiejszym programie. Paweł Maślanka, Radio Polonia Toronto. Radio Polonia Toronto. 107 FM. Dla ciebie. Zawsze dla ciebie. Radio Polonia. Freddie Mercury, wokalista rockowego zespołu Queen, był prawdziwą ikoną. Ciężko znaleźć osobę, która by nie znała tego artysty. Oprócz swojej muzyki znany był z ekstrawaganckich strojów i gromadzonych latami kolekcji. Teraz część jego rzeczy trafi na aukcję. Od kiedy supergwiazda zespołu rockowego Queen, Freddie Mercury, zmarł w wieku 45 lat, jego dom w Londynie pozostał nietknięty. Teraz jego zawartość została wystawiona na aukcję, a fani będą mogli kupić przedmioty należące do piosenkarza. Jakie rzeczy zostaną wystawione? Od olśniewających kostiumów scenicznych i odręcznie napisanych tekstów po obrazy i cudowne przedmioty zebrane podczas jego podróży mają być pokazywane w Londynie, w Nowym Jorku, Los Angeles i Hongkongu, zanim zostaną sprzedane. Wśród przedmiotów ma znajdować się korona wzorowana na koronie świętego Edwarda, taką jaką król Karol będzie nosił podczas swojej majowej koronacji. Wraz z koroną piosenkarza wystawiony będzie płaszcz z czerwonego aksamitu, sztucznego futra i kryształków. Mercury miał na sobie ten strój podczas śpiewału utworu God Save the Queen, która zakończyła ostatni występ zespołu na żywo w Knebworth w 1986 roku. Razem z nim pojawi się odręcznie napisany tekst roboczy do We Are the Champions, czyli hymnu Queen, który śpiewany był na przykład na koncercie Live Aid na stadionie Wembley w 1985 roku. Na aukcji znajdzie się również gitara z nagrania Crazy Little Thing Called Love, czy kamizelka, którą Freddie Mercury miał na sobie w teledysku do piosenki These Are the Days of Our Lives. Dom Mercurego, Garden Lodge w Kensington, był wypełniony dziełami sztuki, w tym wiktoriańskimi obrazami i dziełami dwudziestowiecznych artystów, szkłem oraz japońską sztuką i tkaninami. W swojej książce Mercury napisał: lubię otaczać się wspaniałymi rzeczami, wspaniałym bałaganem. To właśnie w tym miejscu spędził ostatnie miesiące życia. Artysta zmarł 24 listopada 1991 roku, dzień po usłyszeniu diagnozy o AIDS i zaapelowaniu do swoich fanów o włączenie się do walki z tą straszną chorobą. Zarówno dom, jak i jego zawartość zapisał Mary Austin, jednej ze swoich najlepszych przyjaciółek. Główna wystawa rzeczy artysty odbędzie się w sierpniu w londyńskiej galerii Sotheby's.
i obejmie około 1500 przedmiotów z Garden Lodge, a zakończy się w dniu, w którym Merkury obchodziłby 77. urodziny 5 września. We wrześniu odbędzie się 6 aukcji z jego przedmiotami. Austin planuje przekazać część dochodów ze sprzedaży na rzecz Mercury Phoenix Trust i Elton John AIDS Foundation. Dom aukcyjny Sotheby's przewiduje, że osobiste rzeczy Mercurego zostaną sprzedane za ponad 6 milionów funtów. Posłuchajmy jeszcze raz Queenów. Just gotta get out.
No i proszę Państwa, to byłoby na tyle w 1030 wydaniu telewizji Polskiego Radia lub jak kto woli, Polskiej Telewizji Edmonton. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę, tym wszystkim, którzy wytrzymali do końca naszego dzisiejszego programu. Gratuluję, bo wiadomo, że jeżeli się dokładnie słucha, to się można wielu rzeczy dowiedzieć, których, jak zawsze mówię, nigdzie indziej się Państwo nie dowiecie. Dziękuję Wam serdecznie, do zobaczenia w przyszłym tygodniu i pamiętajcie, 3 maja flagi polskie przed domem. Dzień Konstytucji 3 maja. Ta muzyka dla nas. Czy to wszystko, co chciałaś mi powiedzieć? Marguerite.